Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za zaproszenie Państwu, za przybycie. Pan profesorowi, że zechciał wziąć udział w takim spotkaniu i od razu wyjaśnić jedną rzecz. Skoro jest to dyskusja jakoś tam związana z moją książką, to chciałem zastrzec, że ona dotyczy tylko pewnego fragmentu tej książki. Bo książka Jakie piękne samobójstwo jest narracją opisującą dłuższy kawałek polskiej historii, właściwie od powstania stycznego do II wojny światowej, przy czym jest tam jeszcze taka drobna wycieczka w stronę sarmatyzmu. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Drugą, że oczywiście jest taka asymetria pewna w tym spotkaniu, bo ja nie jestem historykiem, jestem pisarzem, mogę się tak nazywać, mam stosowną legitymację. Poza tym, że wykonuje zawód dziennikarza. I to jest w oczywisty sposób określa charakter mojej książki. Nie będąc historykiem, ja nie prowadziłem badań w archiwach, nie odkrywam tam żadnych nowych dokumentów w tej książce, nie stawiam żadnych nowych hipotez, poza być może jedną, która też nie jestem pewien, czy jest moja, ale wyraźnie zaznaczam, że to jest pewien mój pomysł interpretacyjny i proszę historyków o to, żeby zobaczyli, czy istnieją baza źródłowa, która by to potwierdzała. Natomiast jak widzę zadanie swoje jako pisarza pisącego historię i sens pisania takich książek. Znaczy, sens pisania takich książek jest niewątpliwy, bo znaczy, pamiętam, że chyba właśnie w którejś z książek pana profesora znalazłem taki cytat z Goethego, że każde pokolenie musi swoją historię, historię swojego narodu napisać od nowa. I uważam, że w czterech decyzjach, jak pan to cytował, i uważam, że moje pokolenie ma taki obowiązek również, tym bardziej, że jest w pewnym sensie pierwszym pokoleniem, które może to zrobić. Po pierwsze dlatego, że otworzyły się archiwa i już byli historycy w tych archiwach i już opisali, co w tych archiwach się okazało nowego. Więc już jest moment, kiedy może przyjść pisarz, dziennikarz i się na tym oprzeć. Po drugie dlatego, że pewne sprawy w tej historii były zbyt bolesne dla pokolenia poprzedniego, które musiało walczyć o przetrwanie. Nie miało własnego państwa i to określało bardzo stosunek do historii, której trzeba było znaleźć jednak bardziej potrzebny serc i siły, niż traktować ją jako naukę czy nauczkę nawet momentalnie, czy zbiór takich nauczek. Więc moja praca jako autora tej książki była pracą, powiedziałbym, scalającą. Podtytuł tej książki brzmi Narracja o wojnie, szaleństwie i cynizmie. I to jest książka, która chce stworzyć narrację. Nie odkrywam faktów nowych, korzystam z prac licznych historyków, również obecnego tu pana profesora, czerpię fakty, których, no jak na razie nie wiem, jak będzie w tej dyskusji, ale poza powiedzmy dwoma lapsusami nikt mi nie wytykał tam jakichś nierzetelności. Natomiast oczywiście samo ułożenie faktów, wybór tych faktów i ułożenie ich w pewną opowieść spójną, scalającą naszą wiedzę o historii jest jakąś interpretacją. Ja nie chciałem stawiać tez, ale oczywiście te tezy w jakiś sposób z książki wynikają. No i to jest tyle, co chciałem zastrzec. Nie wiem, co się z tym mikrofonem. Może to zabieram, bo coś bez przerwy przerywa i dziwnie się zachowuje. Tak? Więc chciałem powiedzieć, że pewnym problemem naszej wiedzy o historii, zwłaszcza o tym, co ona już wie w tej chwili, a co się nie przedarło do opinii publicznej, jest to, że cała ta wiedza istnieje w monografiach. Jak to metaforycznie sobie pozwalam nazywać, każdy opisuje swoje drzewo i jest kilkadziesiąt książek, z których każde jakieś drzewo opisuje, a ja chciałem z tego stworzyć obraz lasu. Czy mi się udało, czy nie, no to jest osobna sprawa. Natomiast, no oczywiście rozumiem, że dzisiaj zajmiemy się szczególnie jednym z punktów tej narracji, jednym z punktów tej historii, czyli właśnie okresem międzywojennym i tym momentem w dramaturgii drugim, ponieważ ta książka miała zamiar opowiedzieć wielki polski sukces i wielką polską klęskę.
przyczyny wielkiego polskiego sukcesu, który uważam, że jest za mało doceniany i niepamiętany, czyli dzięki czemu odzyskaliśmy niepodległość i dzięki czemu ją obroniliśmy w 1920 roku i zanalizować przyczyny, dlaczego ją straciliśmy 20 lat później. To, że spotykamy się w dyskusji historyka z publicystą, z człowiekiem prasy, jest jak najbardziej uzasadnione. Przecież to prasa kształtuje klimat intelektualny, a mamy rozmawiać o klimacie intelektualnym II Rzeczypospolitej. Jeden z pierwszych rozdziałów książki Jakie piękne samobójstwo pisze pan. Wraz z założycielskim mitem rządzącej senacji wtłaczano więc do głów Polakom, że nie żadna logistyka, nie żadne tam wellingtonowskie armia maszynuje na brzuchu, czy do wojny trzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Ale duch. Duch niezłomny, ucieleśniony w marszałku, duch ułańskiej fantazji, lekceważenie dla kul, jak ogień opisany przez Kadena, wyłożenie pod ostrzałem przed Polakopu. Wygrał i rozstrzygnął zwycięstwo. A stąd już tylko krok do stwierdzenia, że duch zawsze wygrać musi. Proszę powiedzieć zatem, w jakiej mierze klimat intelektualny i nastroje społeczeństwa mogły determinować decyzję Józefa Becka, który był jednak politykiem skrzydłowości? W moim przekonaniu nie zrozumiemy sytuacji II Rzeczypospolitej, nie pamiętając o tym, że ona się zaczęła odwrotnie niż III Rzeczpospolita od wielkiego sukcesu. I tak jak my dzisiaj żyjemy w oparach jakiegoś szemranego dealu, który właściwie nie bardzo wiadomo na jakich warunkach został zawarty. Przecież nie można iść do archiwum akt nowych i poprosić o kwitnicę umowy z Magdalenki, bo nie ma żadnej umowy z Magdalenki, a jednocześnie... Nie jest wpisywana. A jednocześnie prawda, uczestnicy wydarzeń wyraźnie mówią, że była jakaś umowa, tak? I Tadeusz Mazowiecki pytany przez Jerzego Giedroycia, dlaczego tak, a nie inaczej rządzi, mówi, trzeba dotrzymywać umów. Więc nie skupiajmy się na tym. Inna zupełnie atmosfera przejścia niż w momencie, kiedy w II Rzeczpospolitej zaczyna się od wygrania niepodległości właściwie na czterech granicach, praktycznie na wszystkich granicach jest wojna. Polacy własnymi siłami sobie wyrągują, można powiedzieć, prawo do istnienia. I potem odnoszą ten wielki sukces, triumf nad odwiecznym wrogiem, potężnym, odpędzając bolszewików od Warszawy. No i to jest zaczątkiem czegoś, co w książce nazywam paranoją mocarstwową. Pewnie nie ja tę nazwę wymyśliłem. Ponieważ później z każdym kolejnym rokiem politycy walczący ze sobą coraz silniej odwołują się do tego przekonania o polskiej mocy. I to jest jeden z elementów, który moim zdaniem sprawę determinuje. Drugi, który sprawę determinuje, no to jest to, że Polska jakby pojawia się z kompletną nieświadomością, a zwłaszcza im dalej dwudziestolecie, myślę, tym bardziej, z nieświadomością całej europejskiej gry, w której myśmy przez 100 lat w ogóle nie uczestniczyli. To znaczy zasady europejskiej geopolityki okrzepły gdzieś tam na kongresie wiedeńskim, a Polaków po prostu nie było przy tym, nie było przy tych rozmaitych tam dyskusjach, nie patrzyli na ręce Bismarckowi, nie patrzyli na ręce Gorczakowowi, nie patrzyli na ręce Talleyrandowi wcześniej, no po prostu Polacy w tym wszystkim nie uczestniczyli. I nie ma kompletnie tej tradycji, tej świadomości, że są jakieś zasady, że na przykład polityka brytyjska takie, a nie inne ma swoje obsesje, polityka francuska ma takie, a swoje inne obsesje. My do tego podchodzimy z pewną taką świeżością, no i uważam, że wręcz z naiwnością. No i trzecia rzecz to jest to, że o ile Polakom się udało wspaniale odzyskanie niepodległości, to już zagospodarowanie tej niepodległości gorzej i mamy właściwie taką historię, którą troszkę też znamy, nie staram się o tym często pisać, ale przecież podobno. Sejm zostaje wybrany według proporcjonalnej ordynacji, która go właściwie obezwładnia, ponieważ wszystkie stronnictwa polityczne, czy większość stronnictw politycznych chce takiej ordynacji, żeby przede wszystkim konkurencja nie wygrała. Więc Sejm zostaje właściwie wybrany taki, że jest Sejmem bezradnym, w którym trzeba kleić koalicję bardzo wielu stronnictw i jak widzimy w początku lat 20. te rządy się bez przerwy po kilku tygodniach czasami rozpadają i jest to jedna wielka niemoc. Z drugiej strony, również z takich powodów politycznych, odebrana zostaje władza prezydentowi, to znaczy
znaczy strachu, żeby Piłsudski nie był za mocny, bo jako naczelnik państwa wszyscy się spodziewają, że zostanie prezydentem, no to kompetencje prezydenta są tak szyte, że ten prezydent nic nie może. I fundujemy sobie na starcie państwo, w którym nikt nic nie może, a potem jest jeszcze morderstwo Narutowicza. A w ogóle nastrój wojny w domowej jest potwornie silny od samego początku, bo te napięcia między stronnictwami są bardzo silne. I to jest no, największe nieszczęście II Rzeczpospolitej, jeżeli się nie udaje stworzyć elity politycznej i klasy politycznej. Właściwie im dalej w 30-lecie, tym jest gorzej pod tym względem. I to sprawia, że paradoksalnie opinia publiczna nie istnieje, ale nastroje ulicy istnieją w moim przekonaniu jako czynnik determinujący politykę. To znaczy politycy się ścigają do tych nastrojów ulicy. W momencie, kiedy umiera Piłsudski, umiera właściwie ostatni człowiek, który był w stanie iść przeciwko nastrojom ulicy, który przynajmniej teoretycznie potrafił uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, że wszyscy się mylą, bo trzeba zrobić jakoś inaczej. Żaden z jego następców nie ma takiej charyzmy. I to dotyczy nie tylko obozu sanacyjnego, ale to również dotyczy opozycji, no bo większym prawem opozycji, zwłaszcza w dyktaturze, a przecież po roku 26 mamy urządzenie coraz bardziej dyktatorskie, to większym prawem opozycji jest korzystać z każdej okazji, aby być przeciwko władzy i ją przelicytowywać w walce o te nastroje społeczne. I ta licytacja w tym konkretnym wypadku jest licytacją na to, kto jest bardziej mocarstwowy, kto bardziej podkreśla polską godność, kto bardziej podkreśla polską siłę. No i to powoduje, że nasza polityka się kompletnie odrywa od realiów, od tego, co my naprawdę możemy w tym czasie i staje się polityką opartą na kompletnym chcieństwie, na wyobrażeniu sobie Polski jako mocarstwa równorzędnego z innymi mocarstwami europejskimi, które jest w stanie zachowywać, prawda, równy dystans do Moskwy i Berlina i zachować się tak, jakby Polska, Niemcy, Rosja, Sowiecka były jakby tej samej rangi potencjałami. No, wydaje mi się, że tyle generalnego opisu wystarczy. Proszę Państwa, ja bym może zaczął od pewnego komentarza do tej deklaracji wstępnej pana redaktora, jeżeli pani pozwoli oczywiście, a potem przejdę do odpowiedzi na pytanie. Więc oczywiście uważam za rzecz bardzo dobrą, że pan redaktor powtórzył te słowa Goethego, prawda, jedną generacją, szlajzny wieścicy, która nazywa Noi, czyli każde pokolenie zniszczy historię swojego narodu na nowo. I pan oczywiście ma pełne prawo, jako dziennikarz, wybitny publicysta z Polski, do takich książek. Natomiast bardzo też sprawnie pan tutaj przypomniał, że książka nie aspiruje do poszerzania naszej wiedzy, bo tę robotę, w tak wyrażę, historycy w znacznej mierze wykonali. Natomiast jest to, ja to tak rozumiem, pewien rodzaj traktatu politycznego, ta książka jest próbą refleksji nad historią na użytek dzisiejszej myśli politycznej. Tak już to powiedział. I tu się zaczyna problem, bo jeżeli książka ma przynieść tezę, udowodnić tezę, że należało kapitulować w 1939, no to mi się wydaje, że to jest droga do przekonania Polaków, że nie warto walczyć o niepodległość, że wierność wobec możnych tego świata jest najlepszą drogą na życie. No i teraz pytanie, czy taka myśl polityczna jest nam potrzebna? To jest moje fundamentalne zastrzeżenie, kiedy czytałem pańską książkę. Zresztą do tego tematu możemy jeszcze pewnie w naszej dyskusji wrócić, może i pytania państwa same. A teraz odnosząc się do pytania pani prowadzącej. No więc tak, istotnie była szkoła myślenia, która się wiąże z imieniem, także dla nas drogocennym imieniem marszałka Piłsudskiego, która mówiła, że należy walczyć o Polskę, o jej niepodległość, próbować licytacji aktywów naszego państwa na arenie międzynarodowej wyższ, nie poddać się mocom tego świata i próbować dociągnąć Polskę do pozycji podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Oczywiście każdy może dzisiaj z perspektywy lat powiedzieć, że to jest paranoja mocarstwa.
Ja, proszę Państwa, napisałem na ten temat kiedyś takie duże studium, co to było wtedy pojęcie mocarstwa. Więc marszałek Piłsudski i jego szkoła operowali takim oto rozróżnieniem, taką klasyfikacją na trzy kategorie. Mianowicie w stosunkach międzynarodowych nie ma podziału na dwie kategorie. Mocarstwa i państwa, które są niczym, zerem, stosunkach międzynarodowych, tylko na trzy. A mianowicie mamy państwa, które są mocarstwami, wielkimi mocarstwami, państwa średnie, które potrafią wyegzekwować swoje podmiotowe stosunki międzynarodowe i nie dopuścić narzucenia sobie dyktatu obcego, i wreszcie państwa klientelne, angielski termin client state, chyba nieznany marszałkowi Piłsudskiemu, pełnią jego przekonanie. No i to ja nie widzę w tym paranoję, to widzę zdrowy rozsądek i będę tego poglądu oczywiście próbował obronić. Ale żebyśmy nie popadli, proszę Państwa, w fałszywy to, mianowicie, to mnie oczywiście prośnika, redaktor odpowiedzi na Pani pytanie. Mianowicie, Roman Dmowski, wielki antagonista marszałka Piłsudskiego, co robi? Wygłasza w 1928 roku tu, Aulę Uniwersytetu Poznańskiego, w tym mieście, wykład, 10. rocznicę traktatu wersalskiego, podpisania, którego mu sygnatariusze. I co mówi? Polska jako wielkie państwo, Polska ma być mocarstwem. A więc istniał konsensus omnium polskich elit politycznych wokół tego, że albo uzyskamy podmiotowość stosunkach międzynarodowych, albo kapitulujemy i poddamy niepodległość bez walki. Polityka równowagi odpowiadała tej szkole, że mamy bardzo bronić swojego narodowego interesu. Mamy przeciwstawiać się usiłowaniom narzucania nam dyktatu obcego i zaowocowała tym usiłowaniem, które się wiąże z deklaracją polsko-niemiecką o niestosowaniu przemocy z 1934. I ta polityka, jestem o tym przekonany, dała nam owoce, dlatego że pozwoliła przeczekać politykę appeasementu jednak. Oczywiście każdy może argumentować, że my nie pozyskaliśmy realnej owocy militarnej na polu bitwy 1939. Szkoda. Ale gdyby nie było polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy, doszłoby do wcześniej czy później, jestem o tym przekonany, przetargu kosztem naszych interesów, kosztem naszych granic, ale to nie czeskie studenty albo rezydencja Austrii była problemem zatrudniającym produkcję interesową, ale Gdańsk, Pomorze i Górny Śląsk. Tak to wyglądało. Więc daleko z roszczeń marszałka Piłsudskiego wynika moim przekonaniem, ujawnia się poprzez ten krok. Krok faktycznego porozumienia z Hitlerem, a jak zapiski Świtalskiego o tym świadczą, to są przekonany, że to jest krótkotrwałe, 4-5-letnie porozumienie, które nie wytrzyma próby czasu, ale jednak było konieczne. Także reasumując, uważam tak, że proszę Państwa, było przekonanie narodu, elit narodu, że Polska nie może dać się zdegradować do stosunków międzynarodowych. Jeśli ktoś dzisiaj twierdzi, to musi wskazać alternatywę dla tej polityki, dla polityki równowagi i dla polityki, umownie to ujmując, licytacji spraw polskich zwyż. No bo tak było, no, Polska lat 30 znaczy więcej stosunków międzynarodowych niż w latach 20. W 30 latach nikt nie naśmiewa się w Europie z państwa polskiego. Oczywiście pojawiają się agresywne komentarze, że jest dyktatura, męża i tak dalej, ale polityka zagraniczna jest ogólnie znana, a w latach 20 to było inaczej. Tu się oczywiście muszę zgodzić z tym, co pan redaktor mówił o parlamentaryzmie polskim, tym jest dużo, dużo racji. Także krótko mówiąc, ja to tak widzę, no oczywiście to konsensus omnium nie przynależeli na przykład komuniści. No ale to jest inna sprawa chyba. Myślę, że losy KPP i wyjść polityczna KPP to jest temat na osobną konferencję, podobno jak dzisiaj. Mówimy o historii Polski. Panie, tu się zobaczy. Polemiki jedyne, czy może nawet nie tyle polemiki, co odpowiedzi pewne uściślenia w takim razie, bo ja myślę, że no, można oczywiście w mojej książce znaleźć taką tezę, że należało skapitulować w roku 1939, ale ja nie twierdzę wcale, że to jest jedyna teza, jaka w mojej książce jest postawiona. To znaczy w tej narracji ja pokazuję, że były rozmaite inne możliwości i nawet nie trzeba, jeżeli pan profesor pytał o alternatywę, no to przecież alternatywy i w latach 30. istniały jakkolwiek w kręgu intelektualistów. Pytanie jakie?
No właśnie, nie mogę tego słowa powtórzyć, bo to jest coś po niemiecku. Straszne Arbeitgeschäft, coś tam niestety niemieckiego. Arbeitgemeinschaft. Chodzi mi o, właśnie, to nie będę powtarzał. Wspólnota pracy, wspólna praca do wykonania, wspólnota interesów, tak, to zręczniejsze, wspólnota interesów polskich Niemiec, na którą wskazywał Studnicki, na którą wskazywał Bocheński, Adolf Bocheński. I mówię, no, była ta koncepcja jakoś wśród intelektualistów, niestety tylko obecna, a nie w polityce, ale ona szczerze mówiąc jakby miała z dzisiejszego punktu widzenia najwięcej realizmu politycznego w sobie, bo licytowanie sprawy polskiej wzwyż, no, skończyło się przelicytowaniem. To wydaje mi się, że skutki przecież pokazują, że nie ulegało to wątpliwości. Skąd to licytowanie się wzięło? No i to jest właśnie podstawowy problem, o którym zacząłem mówić, mówiąc o tym, że niestety odbiło się na Polsce to, że w wieku XIX myśmy w polityce żadnej nie uczestniczyli. Że właściwie żeśmy nie uprawiali polityki w moim przekonaniu wtedy, bo wszystko albo nic to nie jest polityka. A polityka, która ucieleśniła się w słowach Rydza ani guzika od munduru, jest dokładnie polityką albo wszystko, albo nic. Jeżeli nie oddamy ani guzika, no to już może skończyć z utratą wszystkiego. A teraz polityka polega na jakichś kompromisach. Czyli krótko mówiąc, tutaj bardziej się kierowaliśmy romantycznym wychowaniem, czy nasze władze, bo już, no, może ta liczba mnoga jest niestosowna, bo różne przecież koncepcje były, ale bardziej się władza Wolnej Polski kierowała tradycją pieśni powstańczej, że albo triumf, albo zgon. Ja my zresztą tkwimy w tym do dzisiaj, tylko dzisiaj wajcha przeskoczyła w przeciwną stronę i dzisiaj Polacy powszechnie uważają, że nic im się nie należy, że jesteśmy brzydką parną bez posagu, że ruskim wojnie nie wypowiemy, prawda? Tego typu argumenty znajdują poparcie w społeczeństwie, co widać po wynikach wyborczych. Otóż proszę, właśnie to pozwala zrozumieć, że przed wojną było dokładnie odwrotnie. To znaczy, rzeczywiście hasło nic nie ustąpimy, należy nam się pełna niepodległość. Czy nam się nie należała pełna niepodległość? Pewnie się należała z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia moralnego, ale przecież jeśli spojrzymy na zapiski, no już począwszy od Galaco, czy Janu, czy Noela, czy innych obserwatorów polskiej polityki, to widać tam kompletne niezrozumienie, o co tym Polakom chodzi. Może w Polsce tak powszechnie nie kpiono, ja chyba tak panu tym uśmiechnąłem się, bo mi się przypomniało jakieś włoskie pisma, gdzie sobie akurat strasznie pamiętam taki dowcip, że wchodzą polscy ułani na biegun północny i mówią do pingwinów, że jak tu jest biegun, czyli po włosku polo, to tutaj należy Polska. No więc prawie się z tych polskich mocarstwowości śmiano, ale może to było jakieś tam... Natomiast widać było, że na przykład dla Paryża to, że Polska próbuje się usamodzielnić, to nie było odbierane jako polskie usamodzielnianie się, tylko jako zmiana patrona, ponieważ oni postrzegali, że Warszawa jest... No bo potencjał jest jaki jest, prawda? Państwo silne nie jest i ono się zachowuje tak, jak było, czy chciało być państwem nie było całkowicie samodzielnym. No, a Francuzi patrzyli na nas jako na swój protektorat, a więc oni to odebrali jako chęć zmiany protektora. I po prostu, a kto mógłbyś tym protektorem? No nie Moskwa, tylko Niemcy. Ja wiem, że dzisiaj bardzo źle brzmi stwierdzenie, że trzeba było cokolwiek robić wspólnie z Niemcami, kiedy Niemcom przywodził Hitler, o którym dzisiaj wiemy wszystko, ale to, że jest to paranoik, to się zaczęło okazywać gdzieś tak dopiero w roku 1939. I to, że będzie to zbrodniarz, to się wtedy jeszcze jakby nie spodziewano. I z tego punktu widzenia, jeśli jednym z deklarowanych celów polskiej polityki było jakby i nadziei polskiej polityki było to, że w Niemczech dojdzie do, bo Niemcy weimarskie oczywiście się zapomina, to była w ogóle totalnie masakra dla Polski. To było państwo, które w ogóle nie godziło się na istnienie Polski, uważało, że to jest hańba, to jest płonąca granica, prawda? To jest pierwsza rzecz, jaką trzeba zlikwidować, żeby wrócić do normalności, to jest Polska. I takie demokratyczne Niemcy taką miały nieprzyjemną postawę wobec nas. Natomiast jakkolwiek źle to dzisiaj już mi dojście do władzy Hitlera jawiło się jako szansa resetu. Bo Hitler jakby przez nacjonalistyczną retorykę na dłuższy czas wytłumił, zastępując ją retoryką antykomunistyczną. I tu rzeczywiście była ta, właśnie nie będę niemiecku nie umiem powtórzyć, ten wspólny interes walki z komunizmem, który zagrażał Polsce i całej Europie. Bo Hitler jednak bardziej sentymenty antyfrancuskie, jeżeli już podkreślał, i raczej tam szukał rewizji traktatu wersalskiego.
Dla nas to było, uważam, opcją, gdybym miał mówić rzeczywiście stawiać jakąś tezę, to wcale bym nie postawił jakąkolwiek redakcyjną tezę, że trzeba było w 1939 roku podpisać pakty, bo pewnie już w ogóle było to nierealne w tym czasie z różnych względów. Natomiast poszedłbym za tezą cytowanego przeze mnie z Janiewicza, właśnie wspominanego tu Studnickiego-Bowieńskiego, że trzeba było szukać wspólnoty zbliżenia z Niemcami, wykorzystać pojawienie się Hitlera do tego resetu i szukać jakiegoś związku rozerwania tego fatalnego dla nas sojuszu, który Niemcy Weimarskie miały potajemnie z Sowietami i który zawsze mógł wrócić. Że tutaj polityka równego dystansu jawi mi się jako całkowity błąd. Właśnie dlatego, że no, jednak trzeba, oczywiście teraz wiem, że jest pytanie, a co by było dalej? To już pan mógł jeden raczej wiedzieć, bo ja nie wiem, jak te alternatywy by się układały, bo alternatywy jak w szachach można powiedzieć, jeżeli się jeden ruch, prawda, co by było dalej. Natomiast 3-4 ruchy tam naprzód, to tyle jest możliwości, że nie ma pojęcia. Ale z ówczesnego punktu widzenia racjonalna polityka raczej moim zdaniem powinna iść właśnie w kierunku tej alternatywy szukania wspólnoty z Niemcami gdzieś w połowie lat 30. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego też nie skorzystano z innych możliwości? Bo przecież już tak mówiąc, no to takich możliwości było więcej. No, można było teoretycznie przyjąć wezwanie frakcji w 1938 roku i wystąpić w obronie Czechosłowacji. Wtedy jeszcze jakby istniała pewna adekwatność polskiego potencjału do potencjału zbrojnego Niemiec. To zniknęło dopiero po rozbiorze Czechosłowacji. Traktowano Stalina jako po prostu cara Rosji. Uważano, że na tym się Hitler przejechał i również ten błąd Zachód popełnił. No, my też, że wszyscy uważali, że on się kieruje interesami Rosji, podczas gdy on się kierował interesami światowej rewolucji komunistycznej. I tutaj przypominam w swojej książce ten rozkaz jego rozbudowie floty, który można zinterpretować tylko w jedyny sposób. No, w 1936 roku bodajże, kiedy Stalin ten rozkaz wydawał i nakazywał budowę gigantycznej floty oceanicznej, nie mając dostępu do oceanu, to znaczy, że zakładał, że w ciągu 10 lat Związek Sowiecki opierać się będzie o wybrzeże Atlantyku i będzie prowadził dalszą akcję przeciwko Stanom Zjednoczonym. Być może Imperium Zamorskiemu Wielkiej Brytanii. No. Czyli powrotem planował większą niż brytyjska i amerykańska razem wzięta. Więc to moim zdaniem pokazuje rozmach jego planów. I również no, ta bardzo skuteczna akcja dezinformacyjna, jaką w 30 latach przeprowadził, gdzie zdołał właściwie kompletnie przekonać polskie elity, że Związek Sowiecki jest niezainteresowany jakąkolwiek akcją poza swoimi granicami, że Rosja jest wielka i żadnych terenów nowych nie potrzebuje, że można po prostu kompletnie zignorować istnienie Sowietów jako czynnika polityki światowej. Tak, oni budują socjalizm w jednym kraju, otoczyli się chińskim murem. No to oczywiście to był błąd potworny. No ale jak mówię, my jednym popełniliśmy, chociaż być może jednak my po doświadczeniach rewolucji bolszewickiej, która przecież dotknęła ogromną część obywateli, którzy z tych terenów uciekli do Polski, mając w oczach te pożary, my po doświadczeniach wojny 20 roku być może powinniśmy nie dać się tak uśpić. No ale Stalinowski to jest osobna, osobna historia. Natomiast chciałbym No tak jak powiedziałem, że bliska mi jest ta koncepcja konserwatystów i ja jednak nie uważam jej za koncepcję papierową. To znaczy myślę, że ona miała w owym czasie jednak uzasadnienie, że polityka, no jakby były te trzy warianty, tak? Oparcie się na Francji i Anglii, no bo tutaj wyjście do tej Anglii uznał Beck za Pana Boga za nogi. I to, że Francję samą, to w Polsce może tak bardzo nie wierzono, uważano, że to jest kraj bardziej wielki, jak to Piłsudski nazwał, że oni są z kurzami, no zbudowali wtedy. Ale jak już ich tam Anglicy szturchną, to wtedy na pewno te dwa miesiące nam przyjdą z pomocą. No ta polityka była, no można jeszcze do tego wrócić, moim zdaniem nierealistyczna. Realistyczne jedynym stosunkowo najmniejszym złem było szukanie zbliżenia z Niemcami. Przy czym było jasne, że takie zbliżenie z Niemcami musi mieć jakieś koncesje.
No, jeżeli powiedziałem, no wracamy do albo triumf, albo zdob. No, jeżeli nie chcemy oddać ani guzika, no to w tym momencie rzeczywiście jedynym wariantem była polityka równego dystansu. No, polityka równego dystansu oparta była na założeniu, że jeżeli nie zbliżymy się do jednego z sąsiadów, to ten drugi się nie poczuje zaniepokojony, więc nas nie zaatakuje. No przepraszam bardzo, przypomina mi to słowa dialogi Stanisława Krakliwicza Lubomirskiego, które wywarły ogromny wpływ na jego pokolenie, gdzie on sformułował tezę, że jeżeli Rzeczpospolita nie będzie miała wojska, to nikomu nie będzie zagrażać, a jeżeli nikt się nie będzie czuł przez Rzeczpospolitą zagrożony, to nikt nas nie zaatakuje. No, niestety taka jest, czyli mierzona Polska z kolei, jak to streszczamy. Czyli no niestety jest to jakaś tradycja naszej myśli politycznej. Z dzisiejszego punktu widzenia, bo oczywiście osobna jest kwestia, myślę, że to już wystarczy wziąć Bocheńskiego, Skubnickiego, zobaczyć, jakie argumenty wtedy padały, ale z dzisiejszego punktu widzenia trzeba pamiętać, że Stalin wymordował 100 kilkadziesiąt tysięcy Polaków za sam fakt bycia Polakami w ramach operacji polskiej pod koniec lat 30. Polski wywiad wiedział, że coś się dzieje. Nikt sobie nie wyobrażał oczywiście skali zbrodni Stalina, ale to, że znikają jakieś całe miasta polskie, to wiedziano. Sądzono, że one są deportowane. My starą carską metodą, że tysiu Polacy są, nie wiedziano, że są po prostu mordowani, ale wiedziano coś, czyli tutaj jakby elementu antypolonizmu w tamtym czasie, no trzeba pokazać, to nie jest tak jak dzisiaj w ślad za komunistyczną propagandą. Niektórzy krytycy mojej książki twierdzą, że no Hitler nas chciał wszystkich wymordować, a Stalin nie. A Stalin nas chciał go pobić. To jest stan z roku 1944. W latach 30. było inaczej. Druga rzecz. Hitler właściwie jeszcze po wrześniu, już po zmiażdżeniu Armii Polskiej, cały czas chciał stworzyć jakieś kadłubowe państwo polskie. Czyli on nie dążył do całkowitego zniszczenia państwowości polskiej, czyli nawet był tutaj wciąż mniej po wrześniu 1939, wciąż mniej antypolski niż kanclerz Wirt i Republika Weimarska. On projektował jakoś kadłubowe państewko w granicach generalnego gubernatorstwa, stąd prawda te gesty, warta honorowa przy Krecie Piłsudskiego w zdobytym Krakowie. I to nie ulega wątpliwości, że dopiero Stalin mu to wybił z głowy, że po prostu nie ma sensu jakiejkolwiek Polski w jakiejkolwiek formie, choćby tam jakiegoś księstewka warszawskiego odtwarzać, tylko trzeba to zlikwidować. Więc to, że największym wrogiem Polski był Stalin i Związek Sowiecki, to nie ulega wątpliwości. I właśnie tą rzeczą niezwykłą jest, jak to Studnicki pisze, że jest to rzecz nie do pojęcia. Jak w ciągu niespełna 10 lat, który przecież pierwotnie powstawał przede wszystkim w opozycji do Sowietów, którego mitem założycielskim była bitwa z bolszewikami. Jak to się stało, że w ciągu 10 lat się udało kompletnie zapomnieć w tym kraju, że w ogóle istnieją Sowieci i że to jest największe zagrożenie dla Polski? Chociaż, no mówię, nawet taka, znaczy no myślę też, że nawet gdyby w ogóle nie wzięli pod uwagę, że Sowieci, że Stalin, że ekspansja komunizmu światowego, co przecież jednak komuniści, ich program był dość znany, chociaż tak jak z Holokaustem, nie wierzono, że to na poważnie, to jednak nawet gdyby to była Rosja kierująca się interesami rosyjskimi, no to 60% obszaru II Rzeczpospolitej to były ziemie odebrane z zaboru rosyjskiego. Więc samo to pokazywało, że w każdej geopolitycznej analizie, której wtedy dokonywano, powinno zawsze zakładać, że największym zagrożeniem dla polskiej niepodległości jest sąsiedztwo. Tak. Proszę Państwa, znaczy, odnosząc się do pytania, które Pani zadała, właściwie w jednym pytaniu to są dwa de facto. To znaczy tak, kto był tych dwóch bliskich sąsiadów większym wrogiem w opinii historyka, który patrzy na to dzisiaj, i kto był większym wrogiem obwódce tych, którzy polską politykę lat 30. tworzyli. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie na dzisiaj, to moja odpowiedź jest banalna i nieco wątpliwa. To znaczy, nie ma żadnego tutaj sensu, na tym się chyba zastanawiać, czy to jest tak, jak porównanie Raka i Zawału. No nie wiem, to jest Rak, czy Zawał, no zależnie od tego, co się dzieje. To jest, proszę Państwa, taka idea. Natomiast teraz odnosząc się do pytania, które bardziej interesują Państwa, mianowicie, jak to się kształtowało w tych sytuacjach, które politykę polską tworzyli, a personalnie, no bo oczywiście chodzi o naszą pani polskiego, bo później żył w praktyce do końca 1934, bo to
Polni właściwie, czyli politycznie nie zajmuje. No a to jedno zdanie chodzi oczywiście o wiele sobie, to znaczy od ministra telewizyjnych, no nie należy nie doceniać mianowicie, tu bym powiedział tak. Jeżeli poczytamy to, co wykładało nasze NZ, a mam nieskromne poczucie, że sporo na ten temat się przeczytałem, sporo na ten temat udało mi się znaleźć w archiwach, to gdzieś do końca 36, do połowy 37 panuje realistyczne, moim przekonaniem, realistyczne, o wielkim zagrożeniu wschodu, o ogromnym dynamizmie ojczyzny proletariatu, o przygotowywaniu się do wojny zaborczej, o przyspieszonej, o górnej industrializacji, o budowie kompleksu wojskowo-przemysłowego i tak dalej. Forsuje te myśli przede wszystkim nasz ambasador Wacław Grzybowski, akredytowany tam w 36 latem, o którym też notabene skończyłem taką większą książkę, która się teraz wiosną prawdopodobnie ukaże. Jego poprzednik, Łukasiewicz Juliusz, który poszedł później do Paryża, powiedział taką myśl w 1935 roku w czerwcu. Gdyby tylko Hitler zechciał i dał najmniejszy znak do tego, to Stalin w każdej chwili zadałby układ Berlin-Moskwa. Bo to jest też realistyczna ocena. Natomiast niestety, proszę Państwa, tu trzeba powiedzieć krytycznego coś o naszej ówczesnej dyplomacji, mianowicie potężne wrażenie tych zbrodni, które popełnił Stalin, i to zbrodni na swoich, tak wrażę, nieelegancko, na urzędnikach, na dynikarzach partyjnych, dziesiątkowanie armii, wszystko to właśnie wytworzyło w polskich oczach, coś tak wrażę, niestety nierealistyczne wrażenie, że ten kraj się rozpada, że ten kraj pewnego dnia się załamie. A pod koniec 1938 doszło nawet do głosu dziwne, zdumiewające przekonanie, że ojczyzna proletariatu, że użyję jeszcze raz tego zabawnego określenia, dożywa końca właściwie. I to moim zdaniem bardzo poważnie przesłoniło rzeczywistość. Nie ma powodu, żeby historyk próbował większe rzeczywistość, trzeba o tym jasno mówić, to jest prawda. W 1939 nie zdołano wyzwolić się, moim zdaniem, z tego wrażenia, a Sowieci zdołali jeszcze skuteczną metodą uśpić czynność dyplomacji polskiej. Mianowicie, mam na myśli najpierw palacie Polska, korzystną z układu handlowego, 19 lutego 1939, akredytowanie nowego ambasadora, wyciszenie polemik klasowych. Na jednym z wizycie Potemkina, wicekomisarzy zagranicznej, który wręczał potem Grzybowskiemu notę o rozprawie państwa polskiego. Tak? On składał w jednej Warszawie 10 maja, zapewnia o przyjaznych stosunkach wzajemnych. Nie da się mówić, że dyplomacja sowiecka zdołała to rozegrać dobrze, ale moja teza jest taka, że kluczem do percepcji Sowietów w roku 1939 jest jeszcze inny fakt. Starają się tę tezę rozpropagować do grupy swoich artykułów i książkach, a mianowicie minister spraw zagranicznych był przekonany, że związany z sojuszami z Zachodem Polska jest państwem, którego Sowietom nie będzie się opłacało napaść. To był motyw. No bo napaść na Polskę izolowaną łatwo, na Polskę w koalicji nie. Ale były wypowiedzi pewne, z lata 1939, zanim zaczęła się wojna, wskazujące, że gdyby kampania wojenna obronna z Niemcami została przegrana, to należy się liczyć z uderzeniem w budynek wschodu. Taką myśl wyraził na przykład Czernek, czy zastępca ministra Tegra. Działał jeszcze inny czynnik. Była taka oto kalkulacja polskich przywódców, mianowicie, że państwo sowieckie, zgodnie z doktryną Lenina, pod czerwonym Stalina, dąży do podzielenia państw kapitalistycznych na dwa bloki, żeby się za jednym zwalczały i żeby była druga wojna imperialistyczna, bo Lenin używał tego określenia, druga wojna imperialistyczna. Zakładano, i to się pojawia w naszych dokumentach ministerstwa, że
Sowietom będzie opłacało się czekać, gdy rozpocznie się wojna w Europie. W związku z powyższym, nie mając złudzeń co do wrogości tego państwa, możemy jednak liczyć na jakiś okres spokoju na wschodzie. To takie były kalkulacje, ja to referuję Państwu na podstawie dróg. Podsumowując, tak to widzę, że ze strony polskiego ministerstwa, ze strony twórców polskiej dyplomacji nastąpiło zakłócenie prawidłowej percepcji pod wpływem kolosalnego wrażenia czystek wewnętrznych, zbrodni i wrażenie to było takie, że państwo dochyli się ku Zachodowi. Jeśli chodzi o percepcję Niemiec, aby nie przedłużać, powiem bardzo tylko krótko dwóch zdaniach. Mianowicie Beck z całą pewnością był mniej realistyczny w ocenie Niemiec niż jego wielki mistrz, czyli marszałek Piłsudski. Marszałek Piłsudski uważał, że Hitler nie dotrzyma po prostu umowy o nieagresji. Wypowiedział to jasno, jest to zapisane, nie jest to kreacja jak Polska. Natomiast Beck uważał, że Polska Hitlerowi jest potrzebna jako rodzaj osłony od wschodu przed Sowietami i nie zakładał najprawdopodobniej tak miażdżących dążeń do dominacji europejskiej, które Hitler żywi. Moim zdaniem nie rozpoznawał Hitler ambicji Hitlera do końca prawidłowo. To znaczy maksymalizmu Hitlera nierozumiał, nie docenił. Albo jeszcze inaczej, bardziej precyzyjnie, docenił, ale stosunkowo późno. Bardzo późno. Latem 39. No może nie będzie latem, może na przedwiośniu 39. Na pewno po wizycie w Berchtesgaden na początku stycznia, a który to jest moment, który jeszcze do ustalenia. Jeśli literatura jak ta wskazywała na to, że Wielka Brytania gwarantuje granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Nie było napisane, że tylko Zachód. Więc no, w każdym razie, pomijając co było w literą traktatu, to jednak całe postępowanie Wielkiej Brytanii od Kongresu Wersalskiego pokazało, że ona tę ziemię uważa za, ich polskość uważa za delikatnie mówiąc wątpliwą. Więc jeżeli opieraliśmy się na sojuszu z Wielką Brytanią, to jednak trzeba było też mieć w głowie to, że oni nie uważają tego terenu Polski za teren Polski. Ale to już jest jakby dalej idąca kwestia, która wykracza poza to pytanie, które Pani zadała. Tak, tu proszę Państwa jest kilka kwestii. To znaczy tak, jest jedna kwestia bezsporna i tutaj się nie można się nie zgodzić. To co mówił Pan redaktor, mianowicie, no instrument był za słaby, no to jest jasne. Potencjał państwa nie uzasadniał aspiracji do odgrywania samodzielnej roli w tak burzliwej epoce i w takich realiach geopolitycznych. Tylko problem, i tu jest różnica między nami na pewno, mianowicie albo taka polityka, albo nie jest imposybilna. Albo taka polityka, albo nie jest imposybilna. To jest moja. A teraz przechodzę do Państwa do kwestii jeszcze, które wystawię. Co do zachodzi, na które będę już tutaj się powtarzał, o tym mówiłem, nie uważam tej polityki za błąd, aczkolwiek korzyści ta polityka nam to zaledwie nie przyniosła. Niemniej trzeba patrzeć na to z punktu widzenia ówczesnego. Tamte detalia były takie, że nasze prawa do zachodzia zostały nie uszanowane, na konferencję monachijską nas nie zaproszono. W związku z tym załatwiliśmy to na własną rękę. Trzeba pamiętać, że po konferencji monachijskiej, a nasze ultimatum jest dzień po konferencji monachijskiej, Czechosłowacja już jest państwem pokrojonym terytorialnym. Ona wyraziła zgodę na przyjęcie uchwał konferencji monachijskiej, uchwał w swoim radnym. A więc teza, na przykład dzisiaj Rosja jest bardzo popularna. Polska rozbierała system wersalski. Polska burzyła system wersalski, zabierała sąsiadowi ziemię na Orze. Tak piszą Polakowiercy w Rosji. No można też tak oczywiście to pisać, bo każdemu wolno, tyle tylko, że to jest nieprawda. Polska zareagowała w momencie, kiedy Czechosłowacja już kapitulowała. Teraz kolejna kwestia. Tu pan redaktor mówił o. To poruszył przynajmniej, bo bodajże w uznaniach kwestię zagrożenia sowieckiego w 1938, bo było też. Było. W 1938 roku we wrześniu była wielka mobilizacja armii sowieckiej na granicy wschodniej. Jest tylko pytanie takie, po co ona była. Mianowicie albo chodziło o nastraszenie
Polski, albo były to przygotowania do uderzenia. To, że był to wróg i to, że wróg się przygotowywał do rozprawy z nami, jest nieoczywiste. To jest nadal. Natomiast dlaczego doszło do znanej akcji dyplomatycznej dopiero 24 września? Chodzi mi o ostrzeżenie sowieckie, że jeżeli Polska uderzy na Czechosłowację, to akt wojny agresji będzie natychmiast wypowiedziany. Dlaczego tak późno to nastąpiło? To już wtedy nie miało niczej roli. Z punktu widzenia sytuacji ówczesnej Benesz już skapitulował, bo on już przyjął ten plan 21 września, o czym mówiłem. Nie potrafię do końca zinterpretować polityki sowieckiej, ale zagrożenie było. I było to mniej dla Beka zlekceważenie. Było uznane, że to jest pozorowana gra. Teraz tylko sojuszu. Sojuszu nie ma, czyli 25 sierpnia, 1939 roku nie ma ani słowa o granicach. Wielka Brytania nie gwarantuje nam żadnej granicy, ani biegnącej gdzieś w Wielkopolsce granicy z Niemcami, ani tam gdzieś koło Stanisławowa, które sobie tak, na rzece Brucz, prawda, czy coś może dać. I to jest jasne. Churchill ma jest rację tutaj, jeśli mówi, że tego nie było, bo nie było. Natomiast jest tajny protokół i w tajnym protokole artykuł 2 mówi tak, że układające się strony zobowiązują się, że w czasie wojny nie zawrą bez porozumienia się wzajemnie umów międzynarodowych z jakąkolwiek stroną trzecią, która by naruszyła żywotne interesy partnera. Więc układ teherański jest oczywiście podeptaniem tego. Ale nie pierwszy raz w historii świata okazuje się, że prawo na drugiej interpretuje ten, kto ma siłę, to tak bardzo, ale to trzeba tak podsumować. Pojawiło się wspomnienie gwarancji brytyjskich, które tak różnie są oceniane dzisiaj w historiografii i w publicystyce. Chciałabym zapytać panów, czy gwarancje brytyjskie należy z dzisiejszą perspektywą uznawać rzeczywiście jako życiowe osiągnięcie Beka, albo przynajmniej najlepsze, co mógł wtedy zrobić, inaczej mówiąc jedyne, co mu wtedy pozostało, czy też raczej efekt rozgrywania Polski przez państwa zachodnie? Moja opinia jest bardzo zdecydowana i radykalna i myślę, że jednak mocno zakorzeniona w historiografii, bo to już od Karskiego właśnie chyba, który Wielkie Mocarstwa Polska, chyba tak się tutaj opus nazywa, no wyraźnie stawia tezę, że gwarancje udzielone były z zamiarem ich niedotrzymania, z zamiarem wpuszczenia Polski do wojny. I teraz jest kwestia, oczywiście tak, Beck uważał to za swój życiowy sukces. Beck jest już złapany w pułapkę rumuńską, już internowany, jak rozmawia z Bańkowiczem, to jest bardzo ważne, wydaje mi się źródło, no to wręcz używa takiego zwrotu, że uzyskał od Wielkiej Brytanii sojusz, jakiego nikt nie zdołał od niej uzyskać od czasów Napoleona. No to znaczy, jak on to wysoko oceniał. I to moim zdaniem rzeczywiście przebywał kompletnie w innej rzeczywistości, w innej krainie. Więcej relacji miałbym na przykład cytowany przeze mnie lwowski samorządowiec Murzański, który zapisuje to, że stworzono to dopiero w 1941 roku i wtedy jego towarzystwo, które przebywał na Wyspie Węży, zrozumiało, że w momencie tego sojuszu Wielka Brytania po prostu kompletnie, przeoferowanie polskiego sojuszu, Wielka Brytania po prostu kompletnie nieprzygotowana do wojny. To nie Wielka Brytania miała zagwarantować Polsce bezpieczeństwo, tylko ona potrzebowała, żeby Polska wzięła na siebie pierwsze uderzenie, nawet jeśli to uderzenie Hitlera ma ją zmiażdżyć. A ponieważ gdzieś tam w tle było wiadomo, że dla polityki mocarstw europejskich naprawdę ważnym elementem jest Związek Sowiecki, czy Rosja, jak oni to cały czas uważali za Rosję sowiecką, no to polityka wobec Polski w przyszłości będzie wypadkową gdzieś tam polityki, w której, bo to przecież we wszystkich dyskusjach, zwłaszcza ze strony Francji, było stale podnoszone, że sojusz z Polską tak, ale przede wszystkim wy Polacy musicie się jakoś dogadać ze swoim wschodnim sąsiadem. Wręcz naciskano na Polskę nieustannie, że ma te wojny. To dzisiaj wspomniałem przez pana za kontekst, jakie są antypolskie, jakby dwa nurty krytyki
Polski w historiografii z jednej strony rosyjskiej, a z drugiej strony zachodniej, no to ta zachodnia stale Polskę za to krytykuje, że nie dogadaliśmy się ze Związkiem Sowieckim. Co czy oczywiście było dla każdego, kto ma pojęcie, czy był Związek Sowiecki, że to było absolutnie niemożliwe, bo też tam nie było miejsca na żadną Polskę po prostu. Wpuszczając armię sowieckie tutaj można było. No wpuszczenie armii sowieckich tutaj oznaczało koniec Polski i to do tego nikt w Polsce. Na szczęście aż tak nierealistycznej oceny Rosji w Polsce nikt nie prezentował, żeby uważać, że jak się raz da Sowietom wejść na polskiej ziemię, to cokolwiek dobrego z tego może być. Ale teraz, żeby się nie rozgadywać, no ponieważ jak mówię, to jest narracja, to co staram się przedstawić, no to rzeczywiście... No, literackie tak, oczywiście, więc te wydarzenia układają się w narrację bardzo prostą. Ze strony, jeśli patrzymy na rolę, jaką odegrała przede wszystkim Wielka Brytania i Francja jako taki, Francja jest bardziej legalny, powiedzmy, to mocarstwo, które trochę się starało, że w ogóle najlepiej, żeby się nic nie działo i reaguje z dużym opóźnieniem, polityka brytyjska była bardziej zdecydowana. No to narracja była taka, to Wielka Brytania daje hasło do odbudowy Niemiec. To jest traktat morski 1934 roku, jednostronnie przez Wielką Brytanię podpisany z Hitlerem, właściwie jakby wręcz stanowiący zdradę interesów sojuszniczej Francji. To jest temat jakby osobny, dlaczego Wielka Brytania się na coś takiego decyduje. No moim zdaniem się decyduje dlatego, że polityka brytyjska ma tę stałą obsesję równowagi sił na kontynencie. I od momentu traktatu wersalskiego sternicy polityki brytyjskiej ciągle żyją w dyskomforcie, że Niemcy zostały za bardzo osłabione. Więc później mamy zgodę Wielkiej Brytanii, a potem Francji na wprowadzenie poboru w Niemczech, czyli kolejne złamanie traktatu wersalskiego. Później bierność wobec remilitaryzacji na Brenni i tak dalej, Anschluss Austrii, prawda, i wszystkie te kolejne przejawy epizmentu i dwie polskie propozycje wojny prewencyjnej, które złożone są w momencie, kiedy taka wojna byłaby raczej operacją żandarmeryjną tak naprawdę, no bo w 1936 roku po zajęciu na Brenni wejść po prostu do Niemiec i przywrócić porządek wersalski, nie było taką znowu sprawą trudną. I te propozycje dawały Polsce pełne moralne prawo, aby w resecie, który to rzeczywiście poprawiam się, rzeczywiście częściowy reset się dokonał, tylko on nie poszedł tak daleko, żeby związać interesy polskie z interesami niemieckimi. To była granica nieprzekraczalna dla doktryny. Tylko inaczej to ocenia. Tak, tylko to była granica nieprzekraczalna dla doktryny ani Guzika. No bo rzeczywiście oddanie Gdańska, było w ogóle nie było mowy o oddaniu Gdańska, bo nie można oddać czegoś, czego się nie ma. Rezygnacja z polskich praw, więc jakby zgoda na pogodzenie się formalne z czymś, co było faktem. Bo Gdańsk był w 90% niemiecki, 70% tych Niemców od 1934 roku stale wybierały partię nazistowską, więc tak naprawdę Gdańsk był Gdańskiem Hitlera z niewielką enklawą polską na Westerplatte, pocztą polską i tak dalej. To było, tuśmy bronili symbolicznie traktatu wersalskiego, który już dawno nie istniał. Eksterytorialna autostrada to też nie było tak naprawdę wielkie halo. Istotnym elementem była klauzula konsultatywna, czyli żądanie związania polskiej polityki zagranicznej z niemiecką, które było sformułowane jako wzajemne, to znaczy z obietnicą, że Niemcy też będą z Polską swoją politykę uzgadniać. Oczywiście można było się domyślić, że to by było fikcją, Niemcy mieli taki sam pakt z Włochami i nawet poinformowali Włochów o wojnę zaczynają, to znaczy, że dość lekko sobie traktowali sojusznika. Ale to być może też, jeżeli byśmy mieli myśleć o dalszych posunięciach, to być może też byłoby dla nas, na naszą korzyść, bo niewątpliwie traktat ten zostałby przez Niemcy złamany, co byłoby formalną podstawą do jego wymówienia, gdyby taka realna możliwość porozumienia. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że ta linia postępowania zachodniego jest arcycyniczna, arcynikczemna, arcypodła i jest jednocześnie bardzo bolesną lekcją tą właśnie główną, jakośmy wtedy dostali na czym polityka była. Ona jest taka, że Wielka Brytania
patrzy życzliwym okiem, a Francja razem z nią na wzrost siły Niemiec, w głowie przekonaniu, że zanim Niemcy osiągną siłę, to będzie rok 42, bo tak wszyscy analitycy wcześniej obliczali. W Polsce też zresztą nasza modernizacja też jest w tym pułapie obliczona 42 roku. I w pewnym momencie dopiero sprawa wyjątka się spod kontroli, kiedy Hitler porzuca dotychczasowy argument zbierania ziemi niemieckich i zajmuje całą Czechosłowację. Również ziemię etnicznie, gdzie Niemców nie ma, etnicznie słowiańskie. I zajmuje cały przemysł czechosłowacki i również broń. I nagle się okazuje, że on jest gotowy do wojny już zaraz. A Wielka Brytania i Francja są w lesie. W związku z czym pojawia się kilka potrzeba, że trzeba Niemców skierować w drugą stronę, ich niewątpliwą agresję, albo powstrzymać. Oczywiście, bo myślę, że tutaj polityka brytyjska była takim też graniem pokerowym, ale z dużym poczuciem bezpieczeństwa, bo to był poker, że jeżeli się poker nie uda, to Polacy stracą, a nie my. Czyli, że albo się Niemcy przestraszą i wstrzymają agresję, i rzeczywiście Hitler się przestraszył dokładnie na tydzień, bo 25 sierpnia miał pierwotny, zdaje się być, termin ataku, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie kilka dni się wstrzymał, a potem jednak 26, tak, to atak, prawda, na polski węzeł kolejowy tam na samym końcu granicy ze Słowacją, gdzie nie dotarła i skrótka, że w ostatniej chwili Fawajs jest odwołany. Natomiast jeśli się nie przestraszy, no to zaatakuje, ale zaatakuje na wschód, co też jest do przyjęcia. I właściwie dzisiaj, no tak jak patrzę na najnowsze książki, czyli no na przykład profesora Wyszczelskiego, Tajna gra mocarstw, która wyszła do nas. Zresztą rozbudowaniem książki z lat 80. zupełnie nie wiem, dlaczego nie zauważono i czego nie wiedzieli Węgierz Śmigły. Dla mnie kluczowe jest to, co jest w książce Droga do... Jest to specjalnie autor. Ja wiem, że nie wszyscy docenią, ale to ja nie chcę używać z autorytetu, argumentu z autorytetu, tylko on tam jednak podaje pewne bardzo konkretne fakty, które są sprawdzane w źródłach. Być może się myli, no to czekam, kto je tam, prawda, fachowo krytykę źródła. Natomiast no, kluczowe wydaje mi się, że dzisiaj, oczywiście tego nie mogli wiedzieć Beckiewicz Śmigły, to kluczowa sprawa rokowania w sierpniu 1939 roku francusko-angielsko-sowieckich w Moskwie. I wbrew temu, co przez całe lata historiografia brytyjska twierdziła, tam oni przekraczają Rubikon, to znaczy dają zgodę Stalinowi, że jeśli Związek Sowiecki uzna taką potrzebę wojskową, to kraje zachodnie na wypadek wojny z Hitlerem zgadzają się na wkroczenie na ziemię polską. No to tam jest wyraźnie w rozmowach, w protokołach zawarte, zresztą Wyszczelski też z kolei od drugiej strony zaświadczył francuski, to znajduje, że premier francuski wydaje taką zgodę swojemu negocjatorowi, generałowi Dunantowi, że ma się na to zgodzić. Więc no to już wydaje mi się, że mogę się powołać, jak są co najmniej dwa źródła, które też takiego wskazują. W każdym razie tutaj nie ulega wątpliwości, że zostaliśmy potraktowani, no nie ma w cywilizowanym języku słów, żeby przypominać, zostaliśmy wyrolowani, powiedzmy. I teraz jest tylko pytanie, czy tego się można było spodziewać. No Beck mówi jasno, prawda, do końca, no to musi dziwić broni swojej polityki i w pamiętnikach, że to było nie do pojęcia, że Francja i Anglia nam nie pomogły. W moim przekonaniu miał na stole takie dokumenty, raport prezydentury Berlińskiej wywiadu z czerwca 1939 roku, rozmaite na inne sprawy, które wchodziły w budowę. Miał w ręku takie fakty, które pozwalały przewidzieć to, że Polska ma w tej chwili już tylko kilka możliwości i wszystkie są złe i tą najmniej złą jest jednak ulec Hitlerowi, bo te zadania jego nie niweczyły potencjału Polski. To było, oczywiście mogły za nim iść dalsze. Na razie. Tak, no nie, to jest argument, że mogły za nim iść dalsze. Niektórzy mówią, musiały za nim iść dalsze. No dobrze, a ja mówię, ale Stalin, skądinąd wiemy w 30, to już rozmawiamy poza historią, bo tego oczywiście nie wiedział wtedy, ale Stalin w 38 roku też uruchomił machinę wojenną, która stuwała w czasowym wyrobowaniu i musiała już się zbawić na wyroku w ten czy inny sposób. Więc inna byłaby sytuacja, gdyby Stalin zaatakował nas od wschodu, no i w tym momencie wpuszczenie wojsk niemieckich do Polski pewnie też byłoby inne. To się krótko mówiąc, gdzieś to szło do wariantu, że jak to sobie pozwala mówić symbolicznie, no cztery panterni jeździliby Tygrysem zamiast T-34 i prawda, tak w odwrotną stronę by to wszystko poszło. Ale to już jest gdybanie, o którym nie wiemy. Natomiast
Myślę, że w 1939 roku można było realistycznie ocenić sytuację, że sprawa się wali, że Zachód nas zdradził kompletnie, że moment, kiedy mogliśmy się stawiać Hitlerowi, minął, bo po zajęciu Czechosłowacji po prostu Niemcy są w innej lidze, na pomoc sojuszników nie możemy liczyć, to jest tylko podpuszczanie nas do tego, żeby na nas spadł pierwszy cios, żeby nas diabli wzięli. Oczywiście nie można było przewidzieć, że potem się pozbędą legalnych władz polskich i w ten sposób sobie zresetują sytuację, bo to by zamknął ich w Rumunii i narzucą na Sikorskiego, który jest marionetką w Grekach, ale gdzieś tam ogólny kierunek rozwoju sytuacji był do przewidzenia i wtedy już nie było dobrego wyjścia, wyjście na nic złym było ulec. Przyjąć ultimatum niemieckie, wyjściem najgorszym było przyjąć gwarancje brytyjskie i rozpocząć wojnę, mając na trzech granicach potęgę niemiecką, na plecach Sowietów, a wojsko nieprzygotowane do wojny, i tutaj się nie zgadzam z panem profesorem, że to był wynik wyłącznie zacofania cywilizacyjnego, bo rzeczywiście, oczywiście nasz potencjał był słabszy, ale on nie był aż o tyle słabszy. Od pierwszego postawienia sprawy ultimatum przez Niemców, to jest od sierpnia 1938 roku mija rok, przez który Polska się kompletnie do wojny nie przygotowała. Od października. No właśnie. Proszę Państwa, ja w czterech punktach ujmę swoją wypowiedź, bo to są pewne rzeczy chyba najważniejsze, gdyby w tym naszym teraz. No więc tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o zagadnienie gwarancji, to odpowiedź musi być tutaj jednoznaczna. To musi być widziane absolutnie w ścisłym związku z podrzuceniem rządu Hitlera. Przyjęcie gwarancji jest logicznym skutkiem podrzucenia rządu Hitlera. Tylko szaleniec odrzuciłby ofertę brytyjską, odrzucają również ofertę Hitlera. A więc to jest absolutnie ścisły związek absolutnej Unii. Teraz druga sprawa. Beck, proszę Państwa, tutaj pan redaktor przypomniał, jak najbardziej to prawdziwie, oceniał wysoko sojusz z Wielką Brytanią, który w formie prowizorycznej zawarł na początku kwietnia, dokładnie 7 kwietnia, 6-7, 6 była wydana deklaracja, 7 kwietnia był wydany protokół, a potem nastąpiło, jak wiadomo, wielki trudne sporządzenie aktu o pomocy wzajemnej 25 sierpnia. Kierował się trzema motywami. Mianowicie, po pierwsze, uważał, że uzyskał umowę dla Polski ściśle bilateralną, wykluczającą partycypację Polski w układzie obejmującym Sowietów. Przypomnijmy, że pierwsza oferta brytyjska była taka, aby rozpocząć konsultacje czworech stronnych. Mianowicie Wielka Brytania, Francja, Polska i Sowietów. I one by się skończyły tym, co możemy dzisiaj przewidywać, a mianowicie żądanie transferu armii bolszewickiej przez nasze terytorium. A więc krótko mówiąc, to po pierwsze, uzyskał wykluczenie Sowietów z tego układu, układ ściśle bilateralny. Po drugie, uzyskał drugi punkt protokołu tajnego, zabezpieczający na okoliczność wojny państwo polskie przed możliwością zawarcia umów przez naszego partnera z trzecimi stronami, które naruszą nasze interesy, w tym niepodległość albo granice. Wreszcie po trzecie uzyskał klasyczne, ale zarazem niezwykle korzystne i automatyczne pojęcie zastosowania przymierza, casus belli się to nazywa. Mianowicie, jeżeli Polska będzie napadnięta i chwyci za broń, Anglia ma nam przyjść z pomocą. Z tych trzech punktów wyszedł. I to jest powód tak wysokiej oceny. To trzeba tu powiedzieć. To, co dzisiaj możemy powiedzieć o tym myśleniu, to jest inna sprawa. Mamy prawo to wszystko krytykować. Mamy prawo powiedzieć, że nierealistyczne było założenie, że skoro Wielka Brytania idzie na wojnę, to chociaż sama nie ma sił lądowych, dużych, to walczyć będzie armia natowska. Możemy tak powiedzieć. No tyle tylko, że moim głębokim przekonaniu nie było się od czego tutaj chwycić. Teraz kwestia taka, proszę Państwa. Problem wiarygodności Hitlera i słowa Hitlera. Jest oczywiście prawdą, że Hitler zażądał Gdańska i wąskiego pasa pod autostradę i dwutorową kolej eksterytorialną. Tyle tylko, że Hitler mówił różne rzeczy. W 1937 roku w lutym,
przybył do Warszawy Gierek. Przyjął go w Pałacu Saskim, marszałek się wyrył. I tam padają takie słowa. Gierek mówi tak. Proszę pana, mówię to do pana jako żołnierz do żołnierza. My Gdańska nie chcemy. Gdańsk nam jest niepotrzebny. I niech pan to powie swoim kolegom, Polakom, w ogóle, by to pan ode mnie usłyszał. To wstydzie dosłownie. No więc to jest problem. Czy należało mówić Hitlerowi? Oczywiście. Ja znam tą teorię, moim zdaniem bajkę, że trzeba było przyjąć te żądania, próbować przeczekać, a dalej się zobaczyć. Tylko, że moim zdaniem, no też to nie jest odpowiedź na pytanie o alternatywę. Koncepcja przyjęcia tych żądań, uznania ich za umiarkowane, myśl, dewizy, a potem się zobaczy. Także tak to widzę. Teraz, proszę Państwa, kwestia bardzo ważna, którą poruszył pan redaktor, tu jest jedna różnica. Wyszczerski i tak dalej odnosi się, w moim głębokim przekonaniu, do deklaracji intencji. Oni nas chcieli sprzedać, ale to nie sprzedali, bo układ nie zbudowano. Nie było transakcji. Tam nie podpisano ani protokołu, ani umowy. Tam to się wszystko zawaliło, ponieważ kiedy rozmowy weszły, rozmowy trójstronne, proszę Państwa, moskiewskie, wojskowe, brytyjsko-francusko-sowieckie, kiedy one weszły decydującą fazę, w tym momencie do Moskwy przyleciał von Ribbentrop. Zawarł układ, ale układ inny, wiadomo jaki. No i 25 sierpnia towarzysz Mołotow powiedział tym negocjatorom zachodnim, no panowie, dalej już nie mamy o co prowadzić rozmów. Tak? Więc oni na ten przedali, tylko chcieli sprzedać, ale jakaś różnica to wydaje mi się jest. Ale jeszcze na koniec, i to będzie konkluzją moją, mieliśmy w 1939 roku możliwość de facto trzech decyzji. Pierwsza, przyjęcie rządu niemieckich oczywiście. Wszystkimi konsekwencjami tego. Druga, to cośmy zrobili. Bilateralny sojusz z Wielką Brytanią i bronienie się przed uwikłaniem we współpracę solidarną. I trzecie rozwiązanie, to co nam to pojechała całe lata historiografia PRL, no pójście na jedną koalicję. To znaczy zabieganie o to, żeby Polska znalazła się też w Moskwie tam za stołem rozmów. No ale to myślę, no odpowiedzieliśmy już dzisiaj, do czego prowadziło. Także w moim głębokim przekonaniu minister Węgra racjonalnie wybrał opcję, która no, chyba się broni z perspektywy czasu, zdecydował się przyjąć gwarancje brytyjskie, nie działał biernie. Tu moim też zdaniem ważne jest, żeby pamiętać o tym, że najpierw była właśnie ta oferta konsultacji z udziałem Sowietów, odrzucona przez Polskę. Propozycja polska mówi o bilateralnym układzie. Brytyjczycy nam gwarantują jednostronnie pewne rzeczy, my odpowiadamy gwarancjami dwustronnymi. To nie była bierność dyplomacji polskiej. Teraz, proszę Państwa, jeszcze taka kwestia tu się nasuwa. No oczywiście możemy dzisiaj to wszystko potępić, powiedzieć, że była alternatywa. Tyle tylko, no, że nikt nie może znać odpowiedzi na pytanie, dokąd by nas prowadził alian z Niemcami. Poza stwierdzeniem, że ewentualnie można było rozważyć ustępstwa, które Hitler zarządzał, możemy właściwie dodać tylko tyle, że być może powinien był minister Beck przyjąć dewizę, a potem się zobaczy. No tylko czy Beckowi wolno, czy jakiemukolwiek najmniej stanu wolno tak myśleć? To jest pytanie. Nie poruszyliśmy jeszcze jednej kwestii, proszę Państwa, tutaj. No, czy w ogóle była taka decyzja wykonana? Ona stoi w społeczeństwie, by niesłychanie. Oczywiście pan redaktor, a nie jest, pan redaktor oczywiście mówi, że to nie pan rząd sam wychował te nastroje. Prawda? Ja się z tym oczywiście, jakby tak to mówić, ja się z tym oczywiście też muszę zgodzić. Tyle tylko, że to była ta rzeczywistość. Jak zajrzymy do Jariusza Szendeka, o którym też sobie mówiłbym, tam pisze to wstrząsające rzeczy, mianowicie krążą na ulicy ludzie mówią, że tak zdradził, pojedzie do Berlina, sprawiać Polskę, to jest druga połowa marca. Taki dyplomata szwedzki, młody wtedy, Grafström,
prowadził dzień tutaj. Był pierwszym sekretarzem poselstwa Szwecji w Warszawie. To samo pisze powstrząsająco rzeczy. Ja nie wiem, czy to było wykonalne. No bo oczywiście no. No to pytanie, kto by wtedy podjął się roli stanu wojennego? No, kto się podjął? Inny generał, ale to, no, to już jest inny materiał ludzki, ten generał, który podjął się stanu wojennego wiele lat później. To jeszcze chciałem to Państwu tutaj powiedzieć. To ja też do konkluzji już, żeby tego nie przedłużę, bo chyba sytuacja jest taka jasna, że generalnie się zgadzamy co do faktów, nie zgadzamy się co do ich interpretacji. No przede wszystkim jedną sprawę. No w sprawie tego, czy decyzja PK jest do obrony, czy jest nie do obrony. Ja ją uważam za decyzję błędną w świetle ówczesne, aczkolwiek przypominam, no co mówiłem, że ten błąd tak naprawdę został popełniony wcześniej. Ta jedyna rzecz, która jest moją własną hipotezą i które nie wiem, czy jest do sprawdzenia, ponieważ sprawdzenie wymagałoby wejścia do archiwów brytyjskich, a sprawa brytyjska pokazuje, jak bardzo Brytyjczycy są skłonni do dzielenia się swoimi zasobami niemieckiego i odrzucenia, ja wręcz w gwarancję tutaj brytyjskie biorę w cudzysłów, prawda, przyjęcia tej gwarancji, które były szabierstwem, zagrywką pokerową, blefem czy oszustwem. Czy taka decyzja nie spowodowałaby w Polsce zamachu stanu i czy taki zamach stanu nie był przez zachodnie służby przygotowany? Bo przecież jest precedens, o którym zapomniałem szansę napisać, formułując tę tezę. Znaczy precedens jest przykład, niewątpliwie służby brytyjskie organizowały zamach stanu w Jugosławii w 1941 roku w marcu, kiedy to regent Paweł Karadziewicz podpisał układ o nieagresji z Hitlerem, a oficerowie jugosłowiańskiej armii odsunęli go od władzy na rzecz małoletniego Piotra i tego traktatu nie ratyfikowali, co skończyło się wejściem Jugosławii do wojny, na co było bardzo potrzebne Wielkiej Brytanii. I właściwie się powtarza ta cała historia. Wprowadzono Jugosławię do Wielkiej Brytanii, nie dostała żadnej pomocy ze strony Brytyjczyków, a potem została sprzedana komunistom. To jest hipoteza, no ale jeżeli istnujemy spekulacje, czy Ryć Śmigły, który miał ambicje bycia polskim Dutche, no tak to trzeba powiedzieć, bo przecież system ozonowy ciążył ku wzorcowi włoskiemu, czy miałby odwagę, czy miałby dość siły, czy byłby w stanie rzeczywiście wprowadzić stan wojenny za panem. No tutaj nie wiemy, dlatego ja wcale nie jestem w tego, nie irytuję. Rytują publikacje ludzi, którym się nie chciało mojej książki przeczytać, zobaczyli okładkę i przyjęli z jakiegoś powodu, że skoro piszę o Beku, to muszę stawiać te same tezy, co Zychowicz, bo on też pisał o Beku. No. Ja dodam jedno. Znaczy, może dlatego ona tutaj też jest, ewokuje to pytanie, co by było dalej? No to, że problem, pytanie, co by było dalej, nie ma odpowiedzi, ponieważ o ile na przykład Stalin jest psychopatą, który jest niesamowicie konsekwentny i każdy, uważam, że każdy szczegół jego polityki jest do wyjaśnienia, chociaż dla maskowania pewnych rzeczy przyjmuje się, że tam był podejrzliwy, chorobliwy, paranoiczny, uważam, że nie. Każdy szczegół polityki Stalina, jeżeli się zrozumie, że ona była obliczona na podwój całego świata, jest morderczo logiczny w tym jego. Natomiast Hitler był rzeczywiście autentycznym wariatem. I mogło strzelić do głowy wszystko w zależności od okoliczności. I oczywiście to już było w 1939 roku, w każdym razie on był niewiarygodny. Czy on tam na początku 1939 roku sam składał zapewnienia, czy 1938 sam tylko składał zapewnienia, że prawda, nie będzie takich czy innych roszczeń wobec Polski wysuwał. Więc trudno go było traktować jako człowieka wiarygodnego. No ale Brytyjczycy jakby byli równie wiarygodni, jak się okazało. Natomiast no argument, że potem by Hitler i tak Polaków chciał mordować, no nie wiem, no Hitler w końcu zaczynał mordować wszystkich, prawda, mordował i Włochów, i Węgrów, i swoich sojuszników, i o czym się dziś zapomina, przecież na końcu Hitler zarządził eksterminację Niemców. Już z bunkra wydawał rozkazy, że skoro naród niemiecki nie sprostał dziełowej próbie, zdradził go i zawiódł, to wszystkich Niemców trzeba wymordować, trudnie zakryć, prawda, tylko po prostu z tego bunkra wysyłał takie zburzyć miasta i tak dalej, wysadzić w powietrze, no wszystko Niemcy mają zgrane ze swoim firerem. Rozstrzelać Geringa, to akurat jeszcze byli chętni, żeby go rozstrzelać, natomiast chociaż go nie dopadli, natomiast no po prostu już wtedy nikt nie miał, nawet Himmler nie miał odwagi, prawda, tych
tych roli szalonego Führera spełniać, a to dlatego, że wojna była przegrana, a Führer przed nim samobójstwa. Natomiast no, nie można przewidzieć, co on by zrobił i dlatego tutaj jakby dostaje się kwestią. To ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, to przypomnieć, że rozważaliśmy tę jedną rzecz, o której ja nie pisy. Też nie chodzi o to, żeby nieszczęsnego beka z grobu wyciągać, jak prawda posła tego, co liderem weto pierwsze za polską. Nieważne, no. Cicińskiego, tak, że go potem z grobu za karę wykopywali po latach, że ojczyznę zgubił. Bo to nie o to chodzi, żeby sąd jakiś dokonywać, tylko ja oceniam, myślę, że trzeba tak z dzisiejszego punktu widzenia, pisząc tę historię naszego narodu, strasznie gorzką. Historię, jak zostaliśmy poszukani, wyślizgani i doprowadzeni na skraj katastrofy i zagłady biologicznej. Pisząc, to trzeba pisać o błędach, a oceniam tę decyzję Beka jako jeden z błędów, czym chcę przypomnieć, że umieszczam ją w całym łańcuchu nawarstwiających się błędów, wcześniejszych i późniejszych, bo później jest nieogłoszenie wojny w 1939 roku przeciwko, znaczy ogłoszenie, nieogłoszenie stanu wojny z Sowietami, później jest cała koncepcja kapitału krwi i jakiś taki już obłęd, prawda, potęgowania strat. Ale to już nie Beck. To już nie Beck, oczywiście. Nie, Beck, jakby rola Becka kończy się w momencie, kiedy wpada w tę rumuńską pułapkę i zostaje właściwie jakby pozbawiony. Przy czym wtedy Beck na przykład też pisze bardzo ciekawie, w sumie krytykuje, słusznie zupełnie krytykuje Sikorskiego. No, tylko, że to już jest krytyka no, politycznego, nawet nie emeryta, tylko politycznego więźnia po prostu, który głęboko słuszne rzeczy mówi o tym, że Sikorski kompletnie działa w interesie obcych mocarstw i zwasalizował Polskę, no ale jak Polska miała nie zostać zwasalizowana, skoro wskutek tej decyzji, jakkolwiek oceniamy racjonalność Becka w momencie jej podejmowania, no to co do skutków nie ma dyskusji. Polska wchodzi do wojny we wrześniu 1939 roku i właściwie w momencie internowania władz w Rumunii przestaje istnieć jako państwo w tej roli. Potem już istniejemy tylko jako mięso armatnie, wykorzystywane przez różnych. No i to jest potężny element w tym łańcuchu błędów, o których piszę w nadziei, że to jakoś zmieni nasze myślenie, bo dostaliśmy lekcję, potworną lekcję. I teraz pytanie, jak te lekcje zrozumiemy. Ja wcale nie chcę tego rozumienia narzucać, natomiast no, przyjmowanie tego na kolanach jako takiej Ewangelii Polskiej i tak jak pisze w książce, traktowanie tego, co się stało w czasie II wojny światowej, tak jak pobożny katolik traktuje rękę Chrystusa i myśl o tym, żeby domniemywać, a czy nie mógł się Jezus z tym Piłatem dogadać właściwie i pod diabła to wszystko, prawda? Tylko sam sobie nie, że go ukrzyżowali, bo nie musiał się tak stawiać. No to tak samo jakby rozważanie kwestii, czy tak popełnił błędy w pewnych środowiskach jest przyjmowane jako coś podobnie bluźniercze. Otóż z taką postawą się absolutnie zgodzić nie mogę, bo uważam, że to trzeba rozważać. Tym bardziej, że taka postawa zdejmuje winę z tych, którzy naprawdę są winni. Bo gdybyśmy tak zrobili taki ranking narodów, które najwięcej krzywd w Polsce wyrządziły, to co do pierwszych dwóch miejsc to byłby spór, czy Niemców, czy Rosjan tam na pierwszym miejscu. Ale to, że na trzecim miejscu mają być Anglicy, to dla mnie jest oczywiste po prostu i myślę, że tutaj żadnego sporu nie ma, jak się przyjrzy całej historii naszych, a zwłaszcza rokowi 1939. Tak, to na pewno, bo to nie możemy jeszcze dłużej z tego zdania. Znaczy, żeby mówić o błędzie, trzeba wskazać alternatywę, trzeba widzieć możliwość decyzji, prawda? A jeśli chodzi o Anglików, to ja się oczywiście no, chętnie pod tym podpisam, to pan rektor powiedział, tyle tylko, że no cudzoziemcy nie mają obowiązek nam pomagać. To tak, bo tej drogi trzeba to skończyć. Ale nie mi się tu sam pan mówi, że Teheran był złamaniem układu bezczelnym. Czy o Teheranie poinformowano polski rząd w 1944 roku dopiero, po powstaniu warszawskim? Potrzebuję tą tezę, natomiast nie pierwszy sojusz, nie ostatni, który był zerwany. Zdaję sobie sprawę, że nasze studenckie pytania nie wyczerpują bogactwa zagadnienia, dlatego oddaję mikrofon audytorium. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu, Dawid Granik, sekcja studentów historyków wojskowości UAM. Co to w moim zdaniem trzy główne kwestie. Kwestia pierwsza, mianowicie kwestia żądań niemieckich. Otóż musimy brać pod uwagę całą sytuację międzynarodową, w której żądania niemieckie zostały wysnute. Otóż
trzeba pamiętać, że Tymon Tukan Hitlera zakładał rozpoczęcie wojny przeciwko Francji właśnie. I te ultimatum skierowane przeciwko Polsce miało na celu właśnie sądowanie, czy Polacy staną po stronie właśnie Francji, czy też będzie jakaś droga do dogadania się z nimi. Moim zdaniem kwestia przyjęcia tychże gwarancji było jak najbardziej możliwe. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze nie pogarszały cesje terytorialne, nie pogarszały w żaden sposób sytuacji Polski. Przecież jak już w słowie pan redaktor zauważył, Gdańsk był w znacznej większości zamieszkany przez Niemców i tego w znacznej mierze popierających NSDAP. Do tego rola Gdańska jako portu Polski była znacznie mniejsza od chwili pobudowania portu w Gdyni. Po drugie chciałem zauważyć, że kwestia budowy ekstraktoralnej autostrady została wysunięta już przez Polaków w latach 20. Więc tutaj pod tym względem realizacja moim zdaniem jest tutaj jak najbardziej możliwa, tym bardziej, że jeśli chodzi także o rolę społeczeństwa w ewentualnym sprzeciwieniu się decyzji w sprawie Gdańska, otóż moim zdaniem jest to rolę społeczeństwa nie należy tak bardzo przeceniać z tego prostego powodu, że Druga Rzeczpospolita była państwem autorytarnym. Przecież w trakcie istnienia II Rzeczypospolitej miało miejsce różnego rodzaju demonstracje czy nawet zamieszki i Polska sobie z nimi jakoś większymi czy mniejszymi problemami radziło. Na przykład. Kwestia druga to kwestia czeska. Otóż chciałbym zauważyć, że Czesi mieli do Polaków raczej negatywny stosunek. Otóż czytając wypowiedzi Benesza czy Masaryka można zauważyć, że Czesi traktowali Polskę paradoksalnie jako państwo sezonowe, tak? Czyli podobne stanowiska do Związku Sowieckiego, co także miało może przełożenie w tym, że Czesi szukali właśnie sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Także kwestia tej siły czeskiej armii jest moim zdaniem znacznie przeceniona. Otóż czytając, możecie znaleźć w pewnym czasopiśmie artykuł profesora Szeremetiewa, który rozprawia się z mitem o tym, że armia czeska w końcu lat 30. stawiała jakąkolwiek większą armią siłę bojową. Tak więc tutaj moim zdaniem to leżało u podstaw przyjęcia przez Czechów rządem niemieckich. I kwestia trzecia, najważniejsza moim zdaniem, czyli kwestia potencjału polskiej armii. Otóż chciałem zauważyć, że kwestia tego, jak polska armia wyglądała wcześniej przez 9 roku, w dużej mierze miało związek z kwestią wojny bolszewickiej. Otóż tak naprawdę polskie wojsko całego okresu międzywojennego terminowało wynik wojny z bolszewikami. I to nie tylko pod względem doktryny wojennej, ale też na przykład kwestii dowodzenia. Mało osób wie na przykład, że duża centralizacja polskiego dowodzenia, czyli nawiązanie się marszałka Śmiłego do działań poszczególnych jednostek taktycznych na czele naszego pułku miał miejsce w trakcie wojny 20 roku przy wykonaniu marszałka Kwiatkowskiego, więc Śmigły to praktycznie tylko powielał to co robił jego mistrz. Podobnie potencjał polskiej armii. Dobrze, podobnie ostatnia kwestia, potencjał polskiej armii został zwiększony poprzez realizację kwestii pomysłu federacyjnego Piłsudskiego. Otóż pan redaktor tutaj stwierdził w swojej książce, że ten plan nie był możliwy do realizacji, że nie był konsekwentnie realizowany. Ja jestem przeciwnego zdania. Uważam, że tworzenie pewnego rodzaju czy państw satelickich, czy pewnego rodzaju autonomicznych republik, chociażby białoruskiej czy ukraińskiej po stronie polskiej, znacznie zwiększyłoby potencjał państwa polskiego, też stworzyło nam sojuszników, którzy mogliby nas wspomóc stać pod względem wojskowym. Należy zauważyć, że chociażby tutaj przypominając kwestię ukraińską, że Ukraińcy tak naprawdę stanowili taką kulę nogi własnej Rzeczypospolitej. W trakcie, mało osób też o tym wie, że we wrześniu 2009 roku po stronie niemieckiej wstąpił jeden albo dwa doktryny złożone z Ukraińców. Także działania OUN tutaj sprawiało naszym władzom znaczne trudności. Dziękuję bardzo. Odbiera jedno z pytań, ale tak, bo to już dużo pytań źle. Potem my odpowiemy. Napisując. Dobry dzień, wczoraj witam wszystkich. Ja mam pytanie zarówno do panu z racji, że jestem historykiem, jak i publicystą. Hegel jest fantastyczny cytat, że historia nie uczy nas niczego. W 20 roku było mówione w latach 20 i 30, że nasze elity myślały o tym, że jesteśmy mocarstwem. Ja chciałbym zapytać, czy mogę znaleźć tę analogię dzisiaj, kiedy nasze elity rządzące mówią, że jesteśmy mocarstwem, że tacy panowie jak poseł Kowal chcą szarżować Rosję. Na co znowu mówi, że tak, pomożemy jak zwykle. Czy znowu tutaj nie ma analogii, że dla Zachodu będziemy polem, na którym się po prostu będziemy my wykrwawiać i powiedzmy hipotetycznie Rosja, a oni w ten czas kupią sobie właśnie czas na jakieś tam
kolejny krok. To jest moje pytanie, czy analogia jest zasadna, czy można jakieś analogie tutaj właśnie odnaleźć. Dziękuję. Pan Arbuski, też krótkie pytanie, które będzie się odnosiło do dnia dzisiejszego, ale do pana redaktora. Chodzi o postulat podejścia bez tej mitologii, koniec życia w micie. Jak pan widzi tę możliwość postawienia na sprawie na arenie międzynarodowej tego podejścia do historii, do II wojny światowej, czyli na przykład postawienie sprawy przed Brytyjczykami. Słuchajcie, wyrolowaliście nas, powiedzcie to szczerze. Niemcy, nie nagrywajcie więcej seriali typu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Powiedzmy wszyscy, jak było. Jak pan to widzi, czy to jest w ogóle realne i w jaki sposób? Wojciech Grzegorz, państwa. Pierwsza sprawa, jaką chciałem poruszyć, to założenie komentowane. Myślę, że to do pana Ziemkiewicza, który stwierdził, że nie miało jako takiego wpływu i sensu pozytywnego na sprawy polskie, ale na pewno miało wpływ na sprawę sanacji. Chodzi o to, że w obliczu opozycji, która skądinąd była silna, takie zwycięstwo było przyjęte, wydaje mi się, przez opinię publiczną jako no, wielki plus. I dla Beka to być może było uratowanie jego skóry wtedy. I tu łączy się moje pytanie na temat rzekomego cynizmu Józefa Becka. To kogo to pytanie? Znaczy chciałbym, żeby oboje panowie to skomentowali. Cynizm. O cynizmie Becka akurat nie stawiałem takiej tezy. Znaczy to jest. Także chodzi mi o to, czy może niekiedy bardziej jego własne spostrzeżenia, jego własne uczucia kierowały polską politykę, a nie realne sytuacje. Na przykład przykładami takich zachowań może być przyjęcie go przez Anglików z czerwonym dywanem w Londynie, przyjęcie przez Niemców, kiedy to usłyszał, że żołnierze. Oczywiście, ale na przykład Francuzi go nie przyjęli z należnym dla niego honorem i piekli się o to strasznie. To było bodajże rok wcześniej. Czy też Niemcy, którzy powiedzieli, że żołnierze z kompanii reprezentacyjnej widzą w niego żołnierza, bo patrzy się im prosto w oczy. Także chciałbym się zapytać, czy właśnie niekiedy jego własne ambicje kierowały i klarowały całą politykę II Rzeczpospolitej i czy nie było to zwieńczone jego działalnością już w czasach internowania w Rumunii, kiedy to pisał, co przyzwoity Polak myślę, że powinien. I drugą kwestią jest tylko pytanie, czy był ktoś, kto go mógł zastąpić w sensie realnym. Czy byli to jacyś ludzie spoza, czy też z sanacji? Mógł być to generał Stosunkowski, czy żyjący jeszcze wtedy Walery Sławek, czy ktoś spoza Nesji, ktoś z opozycji, czy ktoś wsłuchujący się w myśli Studnickiego, czy braci Mackiewiczów? Dziękuję. Dzień dobry, Jan Sieśkowski. Ja mam tylko dwa takie pytania do pana profesora. Czy pan profesor zamierza w przyszłości napisać syntetyczną biografię polityczną Józefa Becka? Bo z tego, co się orientuję, to brakuje biografii politycznej tego polityka. A do pana redaktora mam pytanie, czy zamierza pan w przyszłości napisać coś podobnego na temat dziejów polskich, ale akurat dziejów PRL, Polacy w latach PRL właśnie. To coś między innymi. Właśnie na tym się skupić. Dziękuję. Już mam jeszcze jedno pytanie, tak? Łukasz Oliński, Uniwersytet Medyczny. Ja mam krótkie pytania, dwa do pana Sienkiewicza. Oczywiście dziękuję bardzo za tę książkę, dziękuję jeszcze za wcześniejszą książkę, mianowicie Myśli Nowoczesnego Endeka. No, takie pytanie, bo tutaj bardzo pani dyskutujemy, z większością postulatów obydwu panu się zgadza, bo obydwoje panu mają rację. Natomiast dostrzegam inny problem, który nazwę, ja powinien sprzedać ten patriotyzm, bo to, czy ktoś powie, że pan profesor ma rację, bo pan Sienkiewicz ma rację, to chwała mu za to i on jest pewnego rodzaju patriotą. Natomiast większość osób w ogóle to nie interesuje. Ja to widzę w dniu codziennym,
pracę z ludźmi, którzy kończą uniwersytety i mają tworzyć tą myśl, tak? Natomiast te osoby nawet nie wiedzą, jeżeli się zapyta, wiedzą, kto to jest Piłsudski, ale co druga osoba nie wie, kto to jest Dmowski. To jest według mnie problem. I teraz dwa krótkie pytania bardziej do pana Ziemkiewicza, pan profesorze, jeżeli chciał się odnieść, to również będę wdzięczny, mianowicie jak bardziej sprzedać ten patriotyzm, jeżeli używam argumentów w myśli nowoczesnego Endreka, że to jest nasz postęp, to też jest nasz interes, to prędzej czy później to jest twój pieniądz, twój dom, twoje dzieci, twoje podatki, to podejmują dyskusję, ale myślą, że daj spokój z patriotyzmem, cztery parcele, chcę coś do kieszeni. I druga sprawa, ta zmiana narracji dzięki panu Ziemkiewiczowi, dzięki tej książce, że przegraliśmy wojnę i narrację NSZ-ka, że przegraliśmy wszystko. Tylko, że wyciągamy wniosek, dlaczego. Mianowicie akcja burza, powstanie warszawskie, wrzesień, niezbrojenie się, a szarżowanie tym, że idziemy na wojnę. Trzeba było sprzedać ostatnie pierścionki, żeby kupić czołgi i działał w Polsce. Wyciągać te wnioski na dzień dzisiejszy i chodzi mi o to, co się dzieje na naszym horyzoncie, a więc konflikt ukraiński i niektóre partie patriotyczne, które chciały tam może i wysłać swoje wojska, gdyby Amerykanie o to poprosili. Żeby wyciągnąć te wnioski, żeby sprzedać ten patriotyzm, także słuchajcie, to jest real polityk, my tu chodzi o Polskę, nawet jeżeli ktoś nam rządzący powie, że to nie jest honorowo i nic tak dalej, to chodzi o to, żeby wam się ostatecznie opłacało, żeby wasze dzieci miały i przyszłość życia w tym kraju, a nie, że jeżeli jesteś sprytny, to kupuj bilet do Dublina i tam spojrzyj spokojnie, a tutaj szarżyjmy. Honor. Dziękuję. Przemysław Dodynar, dział historyczny. Ja mam pytanie, które nieco wybiega poza ramy dzisiejszej debaty, a mianowicie, ponieważ mówi pan, panie Rafale, sporo o żołnierzach wyklętych, a także mówi pan o realizmie politycznym. I jak w związku z tym połączyć te dwie sprawy, skoro obecnie dzisiaj wiemy, że walka, ofiara, święcenie wyklętych politycznie nie miało żadnych szans. Nie jest to żadna podpucha, że ja nie mam pamięci o wyklętych, ani jeszcze bardziej wyklinać. Po prostu jestem ciekawy, jak panowie na tę kwestię patrzą. Realizm polityczny, a późniejsze działania już powojenne żołnierzy wyklętych. Czy jeżeli są jakieś pytania, to albo teraz, albo jeszcze drugą turę ewentualnie, jeżeli ktoś pozwoli. Może możemy odpowiedzieć. To tak. Może od razu. Albo proszę o pytanie teraz, tak, albo proszę zamilknąć na wieki. Może jeszcze jakieś pytanie byłoby chwila czasu, ale tam pan podnosi. Czy ktoś jeszcze? Tak. To nie jest tak, że muszą wszyscy. Zostać pana redaktora Ziemkiewicza, tą jego obsesję antybrytyjską i z całą odpowiedzialnością, tak to nazywam, ponieważ takie osoby. Ja znam takie osoby, które mówią, że w okresie napoleońskim największym wrogiem Polski i Polaków był Napoleon Bonaparte. Znam również takich, którzy mówią, że w okresie II wojny światowej największym wrogiem Polski był Winston Churchill. No dzisiaj się pan wpisał w ten poczet takich myślicieli właśnie tego typu i nie przekonał mnie pan dzisiaj w tej dyskusji do tej swojej tezy. Z wielu różnych, najczęściej prostych powodów, no chociażby sama sekwencja wydarzeń w roku 1939 jest taka, która mało naprawdę pozwala przypuszczać i obciążać politykę brytyjską takimi epitetami, które pan tutaj używał, prawda? To, że pan Chamberlain Bonfet opowiadał w wielkim pytaniu najpierw, stwierdził, że Czechosłowacja się nie chce bronić, w związku z tym próbował dogadać się z Hitlerem, dogadał się kosztem jakichś koncesji. Po czym okazało się, że Hitler złamał słowo. Po czym okazało się, że jest Polska i Polska chce się bronić. W związku z tym zaoferowano jej gwarancję. Mało tego, 3 września wypowiedziano wojnę. Ja nie widzę w tym postępowaniu znamion przez oszustwa, podłości, małości, czy jakiejś, nie wiem, liści, którą rzekomo mieli się ci ludzie kierować wobec Polski. I proszę mi to wyjaśnić, bo nie zgadza mi się to z taką próbą zrobienia z siebie pisarza, który chce powrotu do racjonalizmu. Gdzie jest racjonalizm z tego typu przekonania? Więc nie mam
Józef Stalin, Adolf Hitler, Himmler, Berga, nieważne są obozy koncentracyjne, rozstrzelania. Ważne jest, że Chamberlain, ewentualnie Churchill, czegoś tam i zobaczyli, wpisujemy ich w listę wrogów Polski, polskości. Dziękuję bardzo. Myślę, że czas przejść. Proszę ostatniego. Jeżeli ja mógł zacząć turę odpowiedzi, no to najłatwiej mi odpowiedzieć na pytanie, co piszę, czy będę pisać o PRL. Tak, to problem napisania książki jest zawsze problemem znalezienia klucza. I ja piszę o PRL z jakiego klucza, żeby to miało lekcję i ułożyło się w jakąś narrację, więc ja znalazłem taki klucz, że chcę napisać o PRL-u, ale w formie historii chama polskiego. Taki będzie tytuł Cham zbuntowany, ponieważ to jest jakby ten moment, kiedy po wielkiej zagładzie z jednej strony mamy okupanta, który musi umieć na nowo, czy kolonizatora, który chce nas na nowo wygnąć, z nas na nowo społeczeństwo inne zupełnie i opiera się na tym właśnie, na tych, którzy gdzieś tam w leśne dostępach analfabetach, których komunizm uczy czytać i pisać. No i mamy jakby taką dwa ośrodki, które tego chama usiłują na swój sposób zrobić Polakiem. Z jednej strony Gomułkę, z drugiej strony kardynała Wyszyńskiego, mówiąc tak hasłowo. I jednym i drugiemu, i jednemu i drugiemu się nie udaje. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy proces tego kształtowania się zupełnie czegoś nowego na tym pobojowisku, jakim jest Polska w II wojnie światowej. Także to jest w jakimś sensie książka o PRL-u właśnie, ale to z jednego ujęcia. Co do kwestii teraz tak następnych. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kto mógłby zastąpić Beka. To jest, ja się nigdy nie zastanawiałem nad tym, zresztą nie czuję aż takiej wiedzy i erudycji, żeby próbować tutaj dociekanie koledzy, którzy bardziej się tam próbowali tworzyć historię alternatywne, wskazywali na Waleriego Sławka, wskazywali na Matuszewskiego, no Sławomir Cęckiewicz pisał o Kapelbachu, no tam jest wiele niewątpliwie ciekawych postaci, natomiast ja nie jestem w stanie ocenić, na ile to było realistyczne. No Walery Sławek okazał się delikatnie mówiąc mało skuteczny, z którego wyślizgali z dziedzictwa, któremu był sam marszałek Piłsudski nadał, a to jednak był w obozie Piłsudczyków jakiś autorytet. Więc jeżeli zdołał on tego nie wykorzystać, to znaczy, że był dość słabym politykiem. Kazimierz Sosnkowski, no to był taki polski Hamlet. No, dzisiaj złośliwie można powiedzieć kardynał Dziwisz, tak? No, po prostu jak ktoś jest całe życie prawą ręką, to potem po śmierci wodza nie jest w stanie być głową, bo to są jakby zupełnie inne zdolności. No, a już jest najbiedniejszym z biednych, a to jest się tym, który kombinuje, decyduje i wydaje rozkazy. To zresztą też problem ze Sławkiem. Więc no nie wiem, nie pasjonowało mnie na tyle takie do uciekania, żeby tego próbować. Czy jest realne dzisiaj stawianie takich polskich reivindykacji? No myślę, że trzeba to robić, no choćby nawet w kwestii symbolicznej, no na litość boską. To, że żaden polski rząd się nie upomniał o archiwa polskiego wywiadu, które są prawem kaduka przetworzone, przetrzymywane przez Wielką Brytanię, traktowane jako brytyjskie tajne i ten okres utajnienia przedłużono na 50 lat, to jest skandal po prostu, no i tym bardziej nasze rozpłaszczenie przed światem, nasze przyznawanie się do jedwabnego, nasze wszelkie kajanie się za wszelkie winy niepopełnione, odbierane przez polskie elity, że to jest takie właśnie, okazujemy się wtedy fajnie europejscy, no to jest po prostu właśnie część tego, o czym mówiłem, czy tej bajki, która przeskoczyła w położenie nam się nie należy, jesteśmy brzydką panem bez posagu, jesteśmy głupiem, urzędy po prostu, a tam są biali ludzie i nie wolno nam formułować żadnej pretensji, w ogóle nam nie wolno formułować polskiego punktu widzenia. Ja kiedyś byłem na takim debacie, gdzie przyjechali Niemcy z jakiejś tam Wadenauer, Stiftung, czy z jakiegoś innego, już nie pamiętam, Stiftungu i oni chcieli tu z polskimi porozmawiać z tymi jakiejś fundacji, prawda? Jedno słowo umiem powtórzyć po niemiecku, to chciałem, że to umiem, tak? I oni chcieli usłyszeć od tych polskich jakichś tam, już nie pamiętam nazwy, to były takie osoby, prawda, o których często w gazetach się dzisiaj występują, wtedy wie, jaki jest polski interes, jak Polacy widzą swoje interesy. I tam siedziała
kilku polskich, to trzeba już powiedzieć pajaców, nie bo DNS, nie byli w stanie wyartykułować, mimo że zachęcani serdecznie przez tych nie, ale powiecie, no musicie mieć jakieś interesy. Nie wiem, żadnych tych opowiadali o Europie, o tym, jak kochamy Unię Europejską, jak cudownie, że... No, jeżeli ktoś widział taką żenadę, to już nie ma tej... To jest znowu pańskie pytanie o analogię do współczesności, no. Bezpośrednich analogii oczywiście nie ma między paranoją mocarstwową a paranoją bycia brzydki, brzydką panną bez posłanki. Kto się w ogóle cieszy, jak i z łaski tam parę kończy oddadzą za cokolwiek. Więc oczywiście, że bezpośrednich analogii nie ma, ale jakieś cechy współczesnej naszej polityki są cechami podobnymi. Są tkwieniem w paradygmacie wszystko albo nic. Są tkwieniem w przekonaniu, że sojusze są w stanie coś zagwarantować. Wiara w to, że mamy potężnych sojuszników, to nikt nas nie zaatakuje, nikt nam nic nie ruszy. Kwestia mojej rzekomej obsesji antyangielskiej. No. Polityka brytyjska wobec Polski była zawsze taka jak najlepiej od Sadmackiej w stresie. Wielka Brytania chciała od Polski tylko jednego, żeby jej nie było. I po prostu w polityce brytyjskiej to byliśmy zawsze kompletnie niepotrzebnym z jakąś plamą na mapie, która zaburzała dokładną grę interesów, tak jak ją Wielka Brytania widziała. I jak to przyjął, jak to napisał Dmowski, przybyli, on to pisał w ogóle o, także i o Francuzach, i innych, ale bardzo dotyczy Brytyjczyków, że zwłaszcza w wieku XIX przyzwyczailiśmy polityków zachodnich, czy mężów Stanów Zachodnich, widzieć w Polakach bezmózgową hołotę, której się zawsze dał użyć do swoich celów. To jest jakby rozgrywane polskie powstania XIX-wieczne na przykład w interesach zachodnich. To jest bardzo pouczające. I nie wiem, dlaczego pan insynuuje, że ja twierdzę, że Anglicy jakoś tam nie lubią Polski czy tego, bo no absolutnie, oni się kierowali oczywiście pełnym racjonalizmem, nawet więcej cynizmem kompletnym. Uważali, że jeżeli coś się da wykorzystać, to to należy wykorzystać. Jak się Polacy dają wykorzystywać, to nie było w tym żadnych emocji, nie było w tym żadnych uczuć, była to czysta gra interesów. I bezlitośnie po prostu przeprowadzona. I o tym trzeba mówić, wydaje mi się, że jest to oczywiste. No, twierdzenie, że ta polityka nie była polityką nikczemną wobec Polski, jest dziwne dla mnie, szczerze mówiąc, i wydaje mi się, że fakty są po prostu oczywiste. Tym bardziej, że no takie ustawia, że tak powiem, mają mocne oparcie w prawie międzynarodowym. No, Wielka Brytania jednak chyba Polsce rozmaitych gwarancji, tych gwarancji nie dotrzymała. Ostatnio zrobili taki film, i to jest może tam ciekawie ta scena zrobiona, ja filmu cały się nie oglądałem, ale o II wojnie światowej jest ta scena, która jest taką sceną rzeczywiście, która Polaka powinna straszyć po nocach. Rozmowy sławnej Churchilla z polskim rządem, kiedy to komunikując ustalenia z Teheranu, opielnicza właściwie ten nasz rząd delegacyjny, bo jak to któryś z emigrantów użył takiego bonmotu, że Mikołajczyka traktował gorzej niż własnego kamerdynera, bo kamerdynera bał się, że mógł odejść, a Mikołajczyk nie mógł. Ale rzeczywiście jest ten moment, kiedy on... I to w tej chwili było dobrze zrobione, że po prostu widać, że on patrzy na tych Polaków jak jakichś kosmitów kompletnie z innego świata, którzy się opowiadają o tym, jakiej słuszności, co tu się Polsce należy. A on mówi, że jest tak i tak, bo tak jest po prostu i koniec. Myślę, że tak samo jak kosmity traktowano Sikorskiego, kiedy nagle się okazało, że polski rząd chce się zwracać do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii, żeby ustalić, kto zamordował Polaków w Katyniu. Jakby to nie było dla wszystkich oczywiste i równie oczywiste jak to, że nie można tego oficjalnie przyznać i powiedzieć, że być może tak samo chyba traktowano Peka też jako troszkę kosmite. A na czym polegał kosmos polskiej polityki? No na tym, że my, to jest, i to jest też do dzisiaj, że cały czas zadajemy pytanie, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, na przykład w sprawie ukraińskiej. W sprawie ukraińskiej cała debata publiczna o tym, czy to jest słuszne wystąpienie Ukraińców, czy niesłuszne, czy nie. A podstawowe pytanie, które się powinno zadać, to jest pytanie, a co my z tego będziemy mieli? A jaka Ukraina jest dla Polski lepsza? Janukowycza, czy Majdanu? I tak dalej. No, no już nie chcę wchodzić w debatę o Ukrainie, ale to jest dla mnie podstawowa choroba polskiej polityki, czyli to, że nie zadaje się najważniejszego pytania, czyli co my z tego mamy? Co my z tego mieć będziemy, bo od tego powinno zależeć podejmowanie decyzji politycznych w polityce realnej. Tak sądzę. Żołnierze wyklęci, na koniec. Żołnierze wyklęci byli realistami. Znaczy ich dowódcy. To, bo na poziomie żołnierza to było to spełnianie obowiązku żołnierskiego. Natomiast
do pewnego momentu ich walka była obliczona na racjonalne, chociaż mało prawdopodobne założenie, że nastąpi teraz wojna między aliantami dotychczasowymi. Trzecia wojna światowa. Później, proszę zauważyć, cała działalność po 1947 roku Młota, Roya i innych, to jest próba jakby skadrowania i takiego zachowania potencjału. Polityka brytyjska stworzyła takie pojęcie fleet in being, czyli flota w istnieniu dosłownie, czyli to, że sam potencjał istnienia okrętów wojennych powoduje, że one oddziałują. Otóż żołnierze wyklęci byli taką, no, liczyli na to, że uda się bardziej, to warunki były takie, że nie dało się wycofywać się z lasu, ale były takie próby racjonalne bardzo podejmowane i ta walka przyniosła bardzo konkretne skutki. Opóźniła stalinizację i pozwoliła Polsce w lepszym stanie doczekać do tego, jak Stalin przeniósł się do piekła, ponieważ dzięki wyklętym zachowano strukturę, co prawda kulawą po reformie, ale jednak zachowano prywatną własność rolnictwa w Polsce. Dzięki wyklętym pozostał w Polsce kościół wsi, ponieważ Stalin był racjonalny i wiedział doskonale, że dopóki są żołnierze w lasach, nawet jeśli nie są zbyt liczni, to nie wolno, nie trzeba traktować z kolektywizacją i nie można dociskać kościoła za bardzo, bo się w ten sposób te partyzantkę wzmocni. Najpierw trzeba ją zniszczyć. Kupiliśmy czas. Wielokrotnie powtarzam to, że gdyby nie było akcji dużej, gdyby żołnierzy wyklętych było w lasach 3, 4, 5 razy więcej niż było, to ta stalinizacja szłaby jeszcze wolniej. I być może szybciej by Polska się wybiła na niepodległość potem. I taka polityka, no, była polityką realistyczną. Po 1943 roku, kiedy wprawdzie oficjalnie nas o Teheranie informowano, ale przecież Polacy wiedzieli mniej więcej, co tam ustalono, docierały takie informacje, jeżeli ktoś chciał. Że przynajmniej dysponuje, powołuje się na świadectwa tych, którzy mówią, że tak było. No to po roku 1943 polskim interesem już nie było mścić się na Niemcach za krzywdy, które nam wyrządzili, ponieważ oni i tak musieli wojnę przegrać, tylko zachować jak najwięcej potencjału na później na wkroczenie Sowietów, które było nieuniknione i na drugą okupację, z którą trzeba było jakoś tam funkcjonować. Pewnie też inaczej by był Mikołajczyk traktowany, gdyby jednak tych oddziałów leśnych było więcej. No ale ja sam się tutaj gdyby odżegnywałem, więc nie będę tego gdybania dłużył. Cóż, proszę Państwa, tego co zdążyłem zapisać, wydaje mi się, że było parę kwestii, też robimy kilka po kolei. Tutaj Pan mówił o sprawach wojskowych. W gruncie rzeczy ja się zgadzam z tym, co Pan powiedział. Z jednym zastrzeżeniem. Polska polityka czy dyplomacja w latach 20. ani nigdy nie proponowała, ani nie rozważała eksterytorialności autostrady, tylko tak zwaną autostradę specjalną. To nie jest to samo. I Polska nie zbyła terytorium, natomiast studiowano wariant bez zbycia terytorium, budowania, połączenia, na przykład za pomocą gigantycznego mostu wznoszącego się na po prostu linii, no, z słupów na przykład, albo tunelu, coś takiego, to tylko chciałem dodać. Jedyny kraj, który się zgodził na eksterytorialną autostradę przez swoje terytorium, to była Pomorzyńska Czechosłowacja w listopadzie 1938. Taka propos. Cóż, nie wiem, czy Pani, czy to jedna jeszcze refleksja o naszej Pańskiej wypowiedzi, czy to odpowiada tego temu, co Pan sądzi. W każdym razie, w moim głębokim przekonaniu, marszałek się nie jest oceniany. Marszałek się zrobił bardzo dużo na modernizacji polskich sił wojskowych. Bardzo dużo. Tylko, że to było niewystarczające oczywiście. I tutaj jak Pan jako człowiek, który się planuje zajmować wojskowością, pewnie nazwisko świętej pamięci profesora Mariana Zgórniaka nie jest maru obce. To właśnie on powiedział. Aleksander Maczyński, który stanął na czele i dowodził, wynikłby ten sam. Ten sam. Także to chciał dodać. Druga sprawa, proszę Państwa, pytanie o elity dzisiejsze, analogie, prawda, Pan tutaj, bo ja dobrze rozumiem, który o to pytał, mówi, że jest analogia, sugeruje Pan, że jest analogia między elitami międzywojennej Polski a dzisiejszej. No to więc jeżeli tak, to ja oczywiście jestem w niezręcznej sytuacji, bo muszę teraz rozwodzić do historii polityki. Natomiast, proszę Państwa, no, ja tak tego nie widzę. To znaczy elity polskie, może elity, które rządzą, są na antypodach tamtego. To znaczy mówią, że nic nie można.
człowiek, który do niedawna był premierem, te nazwiska jego nie będę tu wymieniał, bo jest powszechnie znane, mógł na każde pytanie, czy to na ulicy, czy w gazecie, czy w telewizji, czy w Sejmie, odpowiadał, że nic nie można. Tak? To na tej kategorii, to się chyba różni. Trzecia, proszę Państwa, sprawa za Ojzie. No cóż, tak, ja się zgadzam z tym, co Pan mówił o pytaniu za Ojzie, że rozgrywane to było też wewnętrzne, to miało wewnętrzne wymiary. Mianowicie ówczesna, autorytarna jednak Polska potrzebowała pewnego rodzaju sukcesu i to w tych kategoriach było sprzedawane do wewnątrz, i wolno, żeby to oceniać jak najbardziej krytycznie. A ciągnąc dalej, tutaj też padło pytanie o ambicje własne PKP. Bezspornie, były one duże, natomiast ja bym bronił tezy, że on się nigdy nie sprzeniewierzył, aby w deklaracji racji stanu Polski przedłożyć interes własny ponad to, co jest właśnie interesem narodu. Moim zdaniem tego się nie da udowodnić takiej tezy, żeby jest inaczej niż teraz powiedziałem. A mianowicie to był człowiek na pewno mający no, mocną indywidualność i pragnienie odegrania jakiejś znaczącej roli w historii, to jest bezsporne. I to słusznie podnoszono już zresztą wśród historyków, że bez tego nie da się zrozumieć jego osobowości. Ale racji stanu Polski jako pewnej obiektywnej rzeczywistości, którą interpretował z wysokości swojego urzędu, musi się nie przemijać. Pytanie teraz takie, kto mógł zastąpić, tu które padło też. Ja tylko dorzucę. Tutaj trochę ciągnąc w tym kierunku, co pan redaktor mówił, aczkolwiek nie pokrywają się z tym. Oczywiście my możemy dowolne listy układać. Możemy powiedzieć ten czy inny. Natomiast tamtym realiam wchodziła w grę tylko jedna osoba. To znaczy brak wzajemnego wysokiego poziomu zaufania między poprzednim ministrem Augustem Zaleskim, a generałem, a potem marszałkiem Śliwym. To tym kandydatem mógł być jedynie August Zaleski. Jak prowadził politykę August Zaleski, Bóg raczej wiedzieć, na pewno historii nie odpowie, ale tylko ta lista jest jednoosobowa, dlatego że obsada tego stanowiska, że ustąpił, czy też został zmuszony do ustąpienia, decydowałoby o tym dwie osoby. Prezydent Rzeczypospolitej i oczywiście Żmigły. Paweł Świadkowski czy Eugeniusz Świadkowski nie wiem, to jest moim zdaniem nic do powiedzenia. A jest tam realia. Przepraszam, Francuzi podejmowali, żebyśmy go wykorzystać do usługi. Tak jest. Akcja Noela, którą tutaj papieżem się nie wybrali. Także to jest taka kwestia, ale dodam na tych państwach, którzy może się tym interesują, że ludzie tak skoro wrócił około 50 minut. Ja napisałem na ten temat długi artykuł, dwukrotnie, ogłoszony. To jest skrótowe, które także to jest też bardzo, bardzo ważne. Bardzo oczywiście po raz ostatni wyszedł do prezydenta i powiedział, że chce złożyć dymisję. Prezydent odpowiedział, że to jest niemożliwe. Składał dymisję jesienią 38, składał dymisję jesienią 35. Nie chcąc wchodzić do gabinetu Zygmunta Kościołkowskiego, którego traktował jako człowieka, no krótko mówiąc, o innych zapatrywaniach politycznych. Po prostu widział liberała podstawionego przez prezydenta, aby dostać kupę pułkowników. Na pewno bym skreślił z listy domniemanej kandydatów do tego rządu Zalewego Sławka, chociażby dlatego, że miał on no, międzynarodowego nazwiska i dorobku w tej dziedzinie. Także to bym tak to odpowiedział. Proszę Państwa, czy będę pisał biografię? No jest taki plan od dawna z profesorem Mariuszem Wołosem z Krakowa, żeby taką pracę stworzyć. Zaciągnąłem te powiązania, jak to w życiu bywa, nie należy mówić o ich spełnieniu, zanim się to nie stanie. Także to bym tak opowiedział. Zaraz proszę Państwa, tutaj ciekawe bardzo też polityczne pytanie. Bardzo to smutna konstatacja, że w większości ludzi, obywateli tego kraju mnie to nie interesuje, tak, no oczywiście, niestety tak to wygląda, jeżeli chodzi o studia wyższe. Przepraszam, nie chcę Państwa tutaj obrazić, Państwo są na przykład zaprzeczenia tego, co teraz powiem. Mianowicie, no mamy do czynienia z zjawiskiem klęski, bardzo wątpliwej klęski. Mamy to student w kierunku humanistycznym nie zdoła nic,
Widz zgoła, absolutnie. Dlaczego tak jest? No jest, bo tak, no, takie są realia. W szkole się praktycznie historię zlikwidowało, czy też prawie się musiło je zlikwidować. Naprawdę to nie ma innej odpowiedzi, tylko zmiana władzy może coś tutaj dać. To jest jedyna moja refleksja obywatela tym razem, nie historyka. Także proszę Państwa, to bym tak to widzę. Teraz Anglia, proszę Państwa, Anglia. No, podtrzymuję to, co powiedziałem, że traktat teherański, układ teherański, nie tak dalej, układ z Polakiem między trzema szefami rządu był naruszeniem zobowiązań Wielkiej Brytanii wobec Polski. Postanowień punktu drugiego tajnego protokołu, przede wszystkim, to jest jasne. Między mną a redaktorem Ziemkiewiczem jest różnica, podejrzewam też taka, że no, redaktor Ziemkiewicz formułuje swoje myśli z pozycji publicysty politycznego. Ja patrzę na to bardziej z pozycji historyka akademickiego. Jest taka zasada łacińska, która brzmi impossibili abrogat obligatio. Prawda? Stan niemożliwości znosi zobowiązania. No co miał zrobić trzeci, 44, kiedy rozgrywającym był człowiek kierujący ten inwalida, prawda, z Waszyngtonu, który kierował tym wszystkim. De facto, Wielka Brytania słabnie, Imperium Brytyjskie się z Imperium Brytyjskiego autownie słabnie. No musimy to sobie realistycznie mówić, zwłaszcza, że tu Państwa, wśród Państwa jest wielu ludzi, którzy kiedyś pewnie może zostanie na przykład nauczycielami akademickimi i tak dalej. No musimy z pozycji realizmu na to spojrzeć, nie z pozycji takiego, no tak, nie, chociaż tak nam doradza oczywiście wielki autorytet, jakim jest Ewangelia, ale w tym przypadku wydaje mi się potrzebna jest pewna delikatność, rezerwa. Złamanie obowiązań jest jasne, nikt tego nie może zaprzeczyć, ale jest też właśnie zasada impossibilitas obrogat obligatio. I na koniec, proszę Państwa, taki pesymistu mocny był dzisiaj widoczny, mianowicie, no cóż, czy straciliśmy w 1939 roku wszystko? Ja bym powiedział tak, no straciliśmy oczywiście bardzo dużo. Tutaj Jączek, tym razem zgadzając się z tym, co było zresztą nakątował pana Koziewicz, mianowicie, no mieliśmy też, moim zdaniem, trochę szczęścia, no chociażby to, że broniarz, który Polskę ujarzmił po II wojnie światowej, no jednak żyć przestał. Czyli już 53. Dodajmy sobie, żeby mu się dłużej to powiodło, to gnębienie tych narodów, które powodowały. Mogło być zupełnie koszty. Ocalał Kościół katolicki. Dzięki dalekowzrocznej polityce prymasa i zastała. No jednak otrzymaliśmy ziemię zachodnie. Jest to jakiś rodzaj profitu za udział w koalicji antyjednoniemieckiej. Co by o tym nie sądzić? Także ten pesymizm taki nadmierny też chyba nie jest drogą, ale w pewien rodzaj drogą do celu, do realistycznego myślenia i przeżywania historii. No, także to, ja bym to może na tym skończył. To ja tylko słówko, jeśli można, bo skoro tak głównieśmy dzisiaj obydwu rozmawiali, to ja muszę powiedzieć, że nie przepadając w sumie zanim jako za postacią, na jedną okoliczność pogodzącą trzeba przyznać. Mianowicie tak wszystko, co czytałem na stronie najwięcej, pisałem te książki naprawdę bardzo długo, pokazuje, że Józef Brytnia ma jeden niewątpliwy talent rzadki. Talent do wzbudzania nienawiści do siebie. Jak się czyta źródła, czy to właśnie Borela, czy innych, to widać, że tego człowieka już współcześni nienawidzili straszliwie i byli w związku z tym skłonni mu przypisywać wszystko, co najgorsze. I to jest jednak rzecz, ja się starałem brać poprawkę i tak jednak pisząc o tego trzeba brać tę poprawkę, że wiele świadectw jest wyraźnie takimi świadectwami złorzeczącymi Brytowi. To oczywiście nie znaczy, że on był aniołkiem, ale no, to jest też taki czynnik, skoro tutaj padło takie pytanie, to jest taki czynnik, który trzeba uwzględnić, że na przykład właśnie to, że w dużym stopniu kierował się osobistymi jakimiś korzyściami, było mu rzeczywiście dość regularnie przypisywane. Przypisywali, no zresztą potem jakby taki sąd nad Brytem w pierwszych latach Sikorskiego rządu, znaczy za Sikorskiego w pierwszych latach wojny też się odbywa. No, trzeba to wszystko brać pod uwagę, no je wyważyć.